komisji statutowej. Proszę Państwa, witam też pana Harafa Ostrzyło, pana prezesa lokalnej grupy działania, który w związku z pojawiającymi się nowymi środkami, możliwościami dofinansowań przedstawi nam obecną sytuację, jaką mamy w LGD. Bardzo proszę pana Harafa. Wsparcie lokalnej grupy działania, jeszcze kolejnych pieniędzy.
lokalne grupy w skali kraju, a na pewno w skali województwa małopolskiego, nie są wcale tym zachwycone. To nie jest wcale tak, jakby się na pozór wydawało, że są nagle gdzieś pieniądze, tylko brać. To nie jest taka prosta sprawa. Po pierwsze, te pieniążki, które mówię o dodatkowych pieniądzach w tej chwili, o tych 270 milionach w skali kraju, są to środki, które muszą być wykorzystane w tym samym terminie, co środki z bieżącej strategii. Mianowicie do końca 2014 roku musimy się rozliczyć z tych środków, które już mamy i z tych środków, które ewentualnie uzyskamy, ubiegając się o te środki dodatkowe. Mówię tu o kwocie globalnej, 270 milionach. Niemniej jednak w skali Małopolski tych lagów mamy 39, z czego nasza lokalna grupa jest w gronie 6 lokalnych grup, która specjalnie nie musi zabiegać o te środki. Wystarczy, że napiszemy nową strategię, spełnimy warunki i mamy, można tak powiedzieć, tutaj, że mamy zapewnienie, że te środki uzyskamy. Skąd się to wzięło, ta pewność? A ta pewność wzięła się z tego, że jesteśmy postrzegani jako dosyć aktywna grupa, która realizuje wiele ciekawych pomysłów, zwłaszcza z zakresu współpracy z innymi lokalnymi grupami, współpracy z organizacjami pozarządowymi, jak również lokalnymi grupami działania z terenu Europy. I te pomysły, które w lokalnej grupie się pojawiają, no chociażby ten pomysł paczka od rolnika, grupa od rolnika, gdzie prezesem tej grupy i pomysłodawcą, organizatorem jest pan Jan Czaja, obecny tutaj przy okazji go przywitam. Pan Jasiu jest kierownikiem biura i jest, że tak powiem, bezpośrednim koordynatorem, realizatorem strategii w praktyce. Wszystkie sprawy, które dotyczą realizacji strategii, przygotowania umów, przygotowania tych rzeczy merytorycznych, no to jest jego zadanie. W związku z tym można powiedzieć, że przez pryzmat tych wszystkich działań, jakie prowadzimy w lokalnej grupie działania, jesteśmy dosyć dobrze postrzegani. Stąd też nasza ocena na poziomie samorządu wojewódzkiego jest dosyć, żeby tutaj nie przesadzać, ale tak jak powiedziałem, nie musimy specjalnie zabiegać o te środki, wystarczy, że tą strategię merytorycznie poprawnie napiszemy i te środki możemy uzyskać. Jakie to mogą być środki? Drodzy Państwo, możemy ubiegać się o środki na poziomie 2 300 000 lub 3 300 000. Skąd ta rozbieżność? Mianowicie, jeżeli napiszemy strategię troszeczkę ambitniejszą niż, można powiedzieć, że tak, że tą strategię, którą będziemy poszerzać i pisać dodatkowo tą strategię uzupełniającą, która będzie startować w konkursie, bo to też przez konkurs, możemy ją napisać mniej lub bardziej ambitną. Co to znaczy bardziej ambitną? Bardziej ambitną to znaczy, że w naszym przypadku, w przypadku lokalnej grupy, musimy wprowadzić dodatkowe przedsięwzięcia, jak również możemy wprowadzić dodatkowe cele szczegółowe. Więc to warunkuje, że jeżeli wprowadzimy jakiś cel szczegółowy, dodatkowe przedsięwzięcie, wtedy to nas stawia, plasuje nas wyżej i możemy wtedy ubiegać się o tą kwotę 3 300 000 i tak też postanowiliśmy jako zarząd wspólnie z wójtami, burmistrzami, gdzie takie spotkanie odbyło się kilka tygodni temu, w którym uczestniczyli wszyscy wójtowie, burmistrzowie, również z państwa gminy. Podjęliśmy taką wspólną decyzję, że skoro obecnie praktycznie do 2015 roku nie będzie środków unijnych dodatkowych, bo ta nowa strategia, która nowe rozdanie środków pomocowych na lata 2014-2020, ona na pewno się nie rozpocznie, to być na pewno, ale znając życie,
2015 rok będzie dobrze, jeżeli się pojawią nowe środki unijne już w tym nowym, w nowej rozdaniu. W związku z tym można zakładać, że do 2015 roku samorządy nie będą miały możliwości korzystania z innych środków, jak tylko liderowskie. W związku z powyższym podjęliśmy taką, a nie inną decyzję, że owszem, piszemy dodatkową strategię, piszemy ją ambitniejszą po to, żeby te gminy, które są w stanie sięgnąć o te pieniądze na terenie lokalnej grupy, aby te pieniądze zostały tutaj w naszym regionie. Jest to 4 gminy, Państwo na pewno wiecie. Gmina Wojnik, w której obecnie jesteśmy, gmina Zakliczyn, gmina Breśna i gmina Księżkowice. Jeżeli mówimy o tych środkach, podjęliśmy również taką decyzję. Decyzję na zasadzie jakiejś partnerskiej umowy z samorządami. No, tak jak tutaj przed rozpoczęciem tego spotkania rozmawiałem z panią radną bodajże. Tak. Mówimy o kilku, w ramach tej strategii, którą obecnie realizujemy, mamy 4 działania, to jest odnowa wsi, różnicowanie kierunku działalności kierowniczej, mikroprzedsiębiorstwa i małe projekty. Obecnie w tej bieżącej strategii, którą realizujemy, te 4 działania, nabory prowadzimy na te 4 działania. Natomiast z tych środków dodatkowych nie rozdrabnialibyśmy się zbytnio, poszlibyśmy w kierunku jednego działania, mianowicie odnowa wsi. Z którego to działania mogą korzystać tylko podmioty bardzo zawężone. To jest organizacje pożytku publicznego, organizacje kościelne i przede wszystkim samorządy. Stąd też nasza dyskusja, czy pisać strategię nową, czy nie pisać, była uzależniona od wspólnej decyzji, ale przede wszystkim od decyzji wójtów, burmistrzów, czy będą w stanie te środki wykorzystać. Bo jeżeli by się okazało, że powiedzono panowie, wy chociażbyście te pieniądze pozyskali, my nie jesteśmy w stanie tych pieniędzy zagospodarować, wtedy nasza praca jest bezprzedmiotowa. W związku z tym stąd było to wspólne spotkania, wspólna decyzja, że po te środki sięgamy. I nie rozdrabniamy się, tylko idziemy tylko w jedno działanie, w odnowę wsi, z którego, jak mówiłem, mogą korzystać samorządy, mogą korzystać organizacje kościelne, jak również organizacje pożytku publicznego. Jeżeli chodzi o gminę Wojnicz, tutaj z tej starej strategii bieżącej, mówimy o tej starej strategii, są zaplanowane środki, gdzie w 2013 gmina, bo 14 to jest okres realizacji, gdzie gmina planuje wykorzystać kwotę około 500 tysięcy złotych. Byłoby nam niezmiernie miło, panie burmistrzu, panie sekretarzu, jeżeli by to była kwota dwukrotnie wyższa. Niemniej jednak znamy sytuację, ja do tego się nie odnoszę, tylko tak jak powiedziałem, te środki są przewidziane i zabukowane są dla gminy Wojnicz na rok 2013. Czy Państwo będziecie w stanie, czy zechcecie, może nie tak zechcecie, czy będziecie w stanie, bo na pewno każdy z Państwa, czy Państwo, panowie wójtowie, czy burmistrzowie, czy Państwo radni, czy sołtysi, czy ludzie aktywni w tym środowisku chcieliby, no ja sobie nie wyobrażam, tylko że chcieć to jedno, a móc to drugie. Dobrze by było, żeby te środki troszeczkę bardziej można było większe tu zaabsorbować. Mówiąc o środowisku gminy, którejkolwiek z tych 4, mówimy w tej chwili o samorządach, ale miejmy również na uwadze, że organizacje kościelne, tak jak proboszczowie, mogą o takie środki się ubiegać. Mieliśmy takie spotkanie tu na terenie gminy Wojniczu z proboszczem naszym z Wojnicza. Nie wiem, miał jakieś tam plany.
Ale do tej pory jeszcze nie mamy takiej informacji zwrotnej, pewnej. Niemniej jednak ten pomysł, który wtedy był przedstawiany przez księdza proboszcza, na pewno by się wpisywał w strategię, realizowałby tutaj wskaźniki nasze, wpisywałby się w strategię, realizowałby cele i te środki mógłby tutaj ksiądz proboszcz również zdobyć. Niemniej jednak to już decyzja należy bezpośrednio do beneficjenta. My możemy pokazywać możliwości, możemy pomagać przy pisaniu wniosku, możemy doradzać, niemniej jednak decyzja na co konkretnie i czy w ogóle ktoś się podejmie, to już musi należeć do beneficjenta. Szanowni Państwo, dlatego dzisiejsze spotkanie, które jest ostatnim ze spotkań wśród samorządów, tych czterech samorządów, które wchodzą w skład lokalnej grupy działania, to jest Biała, bo już mieliśmy podobne spotkanie, zakończenie ciężko rzeczy wcześniej, ma na celu przybliżenie właśnie tej sytuacji, jaka jest obecnie, nie ile wniosków, kto ma co, tylko pokazanie, że jest strategia, która jest w trakcie realizacji i ona idzie swoim życiem. My na tym czuwamy, aby te środki, one są do dyspozycji, można się do nas zgłaszać. Jeszcze z tych starej puli nie ma, mamy duże możliwości jeszcze pozyskiwać się dotacyjne, tylko pokazujemy już jakby dalszy krok, gdybyśmy sięgnęli po te środki dodatkowe, więc drodzy Państwo, łącznie dałoby nam to kwotę w skali lokalnej grupy ponad 10 milionów złotych. Są to niebagatelne środki, mając na uwadze, że w trakcie realizacji obecnej strategii zmieniło się dużo rzeczy na niekorzyść osób fizycznych. Kiedy rozpoczynaliśmy realizację tej umowy, tej strategii, na spotkaniu tutaj, na spotkaniach konsultacyjnych, również u Państwa, kiedy z Państwem sobie sami się spotykałem, być może i Panowie Państwo Radni też byli na tych spotkaniach, no mówiliśmy o wsparciu osób fizycznych pod kątem agroturystyki, rozwoju agroturystyki, wspierania infrastruktury tej małej, na wsiach, różnych pomysłów oddolnych, co się okazuje, że w trakcie realizacji ministerstwo zmieniło zasadę gry, mówiąc nieładnie, wypinając zupełnie, uniemożliwiając sięganie po pieniądze osobom fizycznym. Przez taki zabieg, który się nazywa działalność gospodarcza. Dzisiaj osoba fizyczna, żeby skorzystała ze środków tych, o których mówimy, finalnym efektem pozyskania tych środków musi być założenie działalności gospodarczej w momencie, kiedy składamy wniosek o płatność. Musimy prowadzić działalność gospodarczą. Na początku realizacji tej strategii tego nie było. Kilka osób skorzystało, mówię kilka, bo dosłownie kilka, na palcach jednej ręki by to policzył. Natomiast teraz, już obecnie, w tych naborach takiej możliwości nie ma. Mogą się ubiegać osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, działalność usługową, turystyczną, gastronomiczną, hotelarską, różną, również agroturystyczną, pod warunkiem, że mają działalność gospodarczą, już prowadzą lub, tak jak powiedziałem, następnie w momencie, kiedy się okaże, że podpiszą umowę, zrealizują wszystko jak trzeba, w momencie składania wniosku o płatność, będą musieli być przedsiębiorcą, oczywiście muszą, może nie przedsiębiorcą, tylko muszą prowadzić działalność gospodarczą. I to można powiedzieć, w 99% eliminuje nam osoby fizyczne. No to tak jest. Dzisiaj koszty prowadzenia działalności gospodarczej, Państwo wiecie, kto prowadzi jeszcze na ZUS-ie, no to są horrendalne pieniądze i ten fakt tutaj niestety jest wielką barierą, można powiedzieć barierą, która jest nie do przejścia przez większość potencjalnych naszych beneficjentów. Więc zostajemy z samorządami, z organizacjami pozarządowymi, organizacjami kościelnymi i z tymi podmiotami,
prowadzimy rozwody, zachęcamy, pokazujemy możliwości. No i trzeba powiedzieć, że ostatni rok troszeczkę się nam sytuacja, jeżeli chodzi o pisanie wniosków, o te pomysły, troszeczkę się nam ruszyła. Ostatnio również, jeżeli chodzi o mikroprzedsiębiorstwa, też jest dużo większe zainteresowanie. Stąd też to, co powiedziałem, że te środki, które są w starej strategii zablokowane umową, to tutaj nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa, że nie zostaną wykorzystane, pod warunkiem, że pójdzie to tak, jak w tej chwili sobie to planujemy mniej więcej i powinno być dobrze. Środki dodatkowe staramy się wpisywać już konkretne pomysły w gminach. Rozmawiamy też na bieżąco właśnie z wójtami, z burmistrzami i te pomysły, które oni mają dodatkowe, od razu wpiszemy w tej strategii. Żeby nie było tak, że najpierw sięgamy po pieniądze, a później się martwimy, kto by te pieniądze ewentualnie wykorzystał. Mówię o tych środkach dodatkowych. Teraz robił to zupełnie inaczej. Najpierw są pomysły do zrealizowania w gminach, czy w organizacjach z terenu gmin. I my to w tą waszą strategię oceniamy to wartościowo, kwotowo. Wpisujemy to w strategię. No i jeżeli się tam pojawiają, czy są jeszcze jakieś możliwości, to zachęcamy inne osoby prawne do ewentualnego pisania wniosku, ubiegania się o te środki. Dlatego dzisiejsze spotkanie właśnie Państwo radni, jeżeli byście uznali wspólnie z władzami, że w 2013, bo mówimy cały czas o 2013 roku, w 2014 naborów już nie będzie. Jeżeli one będą, to będą to nabory czyszczące na jakieś rzeczy bardzo, które jest prosto zrealizować. Mogą to być jakieś zakupy, wyposażenie, gdzie jedną, dwoma fakturami temat załatwiamy. Na pewno nie będą to nabory inwestycyjne, które by miały na celu, nie wiem, realizację jakiejś inwestycji budowlanej, która trwa rok, półtora, bo to tak jest przewidziane, bo do końca 2014 roku musimy się ostatecznie rozliczyć. W związku z tym ten budżet, który Państwo będziecie w gminie uchwalać, czy to teraz będziecie w jesieni nad nim pracować i uchwalicie go do końca tego roku, na następny rok, czy początkiem przyszłego roku, powinniście, chcący się ubiegać o środki, zapisać w budżecie te wydatki, przewidzieć je na 13 rok. Bo ten rok 13 jest to, tak jak powiedziałem, rokiem ostatnim, gdzie będziecie aplikować o środki. No cóż więcej, no, tak krawiec kraje, jak materii stanie, różnie to jest w różnych gminach. Ja zachęcam do, nie tylko do tych środków z odnowy, bo jeszcze mamy dużo środków, jeżeli chodzi o małe projekty, gdzie gminy mogą korzystać, nie tylko gminy, organizacje takie jak straże, koła gospodyń, czy te organizacje, które mają statut w KRS-ie, mają statut i są zarejestrowane w KRS-ie, mogą się ubiegać również u nas o środki z małych projektów. Tam jest pula mniejsza. Mówię o tych bieżących środkach do 25 tysięcy. Ale tak jak powiedziałem, no, na pewno nie osoby fizyczne, bo tu jest kłopot, natomiast inne organizacje jak najbardziej. Rozmawialiśmy nie tak dawno z panem burmistrzem i z panem dyrektorem WEMO. Ja bym zachęcał, żeby jednak troszeczkę dyrektorzy Centrów Kultury się włączyli z taką troszeczkę aktywnością w zakresie pozyskania środków, gdyż te środki to są dosyć, procent dofinansowania to jest 80%. Jeżeli gmina jest wadowcem, to sobie, bo gmina nie jest wadowcem, jest? Nie jest. Aha, stowarzyszenia, więc jeżeli w przypadku gminy to jest, wyjdzie to tak fizycznie brutto 60% dofinansowania, natomiast stowarzyszenia jest to 80%, parafia jest to 80%, ale 65 czy 60%,
kilka procent, jeżeli to wyjdzie finalnie, no to jest to duży procent dofinansowania i dzisiaj na rynku, no nie mówimy o 100% środkach, ale dziś na rynku no nie ma lepszego, jeżeli chodzi o lepszego działania, lepszego partnera do pozyskiwania środków niż te działania w Nowowieści i w fajnych projektach, gdzie właśnie proces dofinansowania jest 80%. Zacząłem mówić o organizacjach kultury, gdzie spotykamy się z tymi osobami, czy z państwem radnymi na terenie gminy, na to zwracamy uwagę, że planuje się nieraz imprezy w gminach, robią to GOKI, robią to również inne organizacje. U państwa też taka impreza jest przewidziana i bodajże również wniosek na tę imprezę jest napisany. Ale GOKI z reguły w swoich budżetach rok wcześniej przewidują na to, że jakieś tam pieniążki rok później, na następny rok i tak dalej. Żeby rok wcześniej, już myśleć teraz, mamy 2012 rok, impreza będzie w 2013, nabór mamy w sierpniu, jeszcze kto by zechciał, kto by zdążył, napisać wniosek na lokalną imprezę typu, nie wiem, czy budożynki, bo Jarmark Kaszaneński wiem, że będzie przedmiotem pisania wniosków, ale nawet nie tylko w tej miejscowości, ale w innych miejscowościach. Napisać wniosek. Ja nie mówię, że musi to być wniosek na 25 tysięcy. Niech to będzie wniosek na 15 tysięcy złotych, 10-15 tysięcy, bez trzeciego jakimiś tam partnerami, sponsorami i macie w przyszłym roku pewne środki. No bo tak, ocena tego wniosku odbędzie się składając do sierpniu, to do wiosny. Wiecie, na czym stoicie. Czy te środki macie, czy ich nie macie. Jeżeli nie macie, no to wiecie, że czekacie tylko do terminu imprezy, a jeżeli ich nie ma, no to trudno, no to wiecie, na czym stoicie. Ale myślę, że tutaj warto by w małych projektach pokusić się właśnie na te pieniądze. Również, jeżeli chodzi o wyposażenie grup folklorystycznych w stroje i jeżeli byście mieli gdzieś na terenie jakąś kapelę, orkiestrę, również zakup instrumentów. Być może ktoś tam planuje to robić, być może jakieś tam wielkie pieniądze już są zarezerwowane, więc połączyć te rzeczy, środki na te sprawy, na takie przedsięwzięcia mamy w tej strategii bieżącej i tu jeszcze zachęcamy, żeby to wykorzystywać. Wyposażenie się zakup, nie wiem, kina przenośnego takiego, no jakby domowe kino, coś ala. Jakiś rzutnik, jakieś tam wyposażenie świetlicy Centrum Kultury, sprzęt multimedialny, więc na to z tego można korzystać i czemu tego nie wykorzystać, jeżeli taka sytuacja jest. Na to środki są i z tego, co praktyka pokazuje w ocenie wniosków, no marszałek, właśnie Instytut Samorządu, Urząd Marszałkowski, osoby tam pracujące, zgodnie zresztą z ideą lidera, wniosku tego typu właśnie nie tnie. Wnioski, które są związane z rolnictwem, wspieraniem rolnictwa, z rzemiosłem, no trudno, żeby się przebiły. Jest to uwarunkowane również strategią, ale i interpretacjami, jeżeli chodzi o obszary miejskie, i tak dalej, i tak dalej. Jest to zabawna sprawa, żeby to teraz rozwijać. Niemniej jednak wyposażenie, zakup stroju, zakup instrumentów, wyposażenie świetlic. Takie wnioski przechodzą i do Państwa do pisania tego typu wniosków zachęcam. Niekoniecznie na pełną kwotę 25 tysięcy z małych projektów, ale na mniejsze od 4,5 tysiąca do 25 tysięcy. To taka minimum 4,5. Maksimum 25. Cóż jeszcze mogę Państwu powiedzieć? No, jeżeli chodzi, chciałem mówić o tych rzeczach nowych, o których nie wiecie, bo pozostałych to wiecie. No, przykro mi, że w izbie tam się sprawa nie udała, bo przede wszystkim taka sytuacja, że tak powiem, trochę deprymuje, bo dużo energii ludzkiej, mówiąc nieładnie, idzie w gwizdek, a można by fajne rzeczy zrobić. Sami się cieszyliśmy się, że
że uda się nam coś wspólnie zrobić, no, ale myślę, że to sołtys tutaj pan radny i mi środowisko nie powiedziało ostatniego słowa. Jeszcze te środki są do dyspozycji, więc zachęcam nie tylko izbę, ale wszystkie inne miejscowości, inne organizacje do korzystania z tych mniejszych środków, a samorząd wie na czym stoi i my jesteśmy do dyspozycji zawsze, panie burmistrzu, jak pan wie, i zależy nam na tym, żeby te środki w jak najmniejszej ilości zostały absorbowane tutaj, również na terenie gminy Pojeść. Ja dziękuję za uwagę. Jeżeli będą jakieś pytania, jest również ze mną, jak wspomniałem pan kierownik, też od siebie może parę słów doda, uzupełni moją wypowiedź. I cóż, no, jeżeli by były jakieś pytania, jak mówię, to bardzo proszę. Dziękuję. Ale proszę państwa, zanim do pytań, pani kierownik, trzeba jeszcze kilka zdań. Proszę państwa, ja tylko króciutko. Rozdalibyśmy państwu taką kartę projektu. Oczywiście dzisiaj na pewno na wszystko nie wymyślicie tych pomysłów na projekty. Te karty nam są potrzebne z dwóch powodów. Powód pierwszy to jest ta nowa strategia na te dodatkowe 3 miliony, bo o tyle chcemy wnioskować. Ale jak dobrze wiecie, okres programowy dnia 2.7.13 dobiega końca. We wtorek mieliśmy wizytę z Ministerstwa Rolnictwa, pana naczelnik Wydziału PROW, pani Giełowska z Ministerstwa Rolnictwa Turcji. Stamtąd mam informację, że w najnowszym okresie 2014-2020 środki na lidera znacznie wzrosną. Jako lokalne grupy działania nie będziemy łączeni, bo były takie jakby pomysły tutaj naszego samorządu, żeby łączyć jak gdyby od 100 tysięcy w górę. Oni stoją na stanowisku, że jak gdyby spełnia swoją funkcję przy tej średniej wielkości, czyli tak jak jesteśmy. I będziemy przystępować do opracowania nowej strategii rozwoju, żeby ją złożyć znowu do wyboru na kolejny okres. Te środki z obecnych, no 10 milionów, jak teraz będziemy mieć, z dodatkowymi powinny wzrosnąć do kwoty 30-40 milionów. I informacja jest taka, że na pewno małe projekty od następnego okresu programowania przejdą do LGD w zakresie weryfikacji wniosków. Czyli nie będzie to już robił Urząd Marszałkowski. My będziemy bardziej rozbudowani administracyjnie, nieznacznie, ale będziemy i poza funkcją grantodawcy będziemy też prowadzić obsługę administracyjną tych wniosków. Te projekty, jeżeli nawet nie będą się wpisywać w tą dodatkową strategię, zostaną użyte do zbudowania nowej strategii 2014-2020, bo już też pomaleńku musimy o tym myśleć. Ja tutaj puszczę te karty. Proszę sobie wziąć po jednej. Część na pewno z zapasem przekazuję. I proszę państwa, drugie pytanie, jak dzisiaj później, bo jeszcze dzwonił Urząd Marszałkowski. Mieliśmy mieć ogłoszony nabór od piątku 13 lipca. W ten piątek ukazuje się ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu grupy działania. Ten nabór będzie trwał od 16 lipca przez 2 tygodnie, czyli to wychodzi bodajże do końca lipca. 3 działania. Odnowa i rozwój wsi 740 tysięcy. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 124 tysiące. Tworzenie rozwój mikro 150 tysięcy złotych. Jeśli chodzi, tak jak powiedział już tutaj pan prezes, różnicowanie, tworzenie rozwój mikro, ten rok będzie ostatnim rokiem naborów. Ten nabór, który teraz jest i będziemy mieć jeszcze taki drugi dodatkowy nabór w drugiej połowie roku. Na mikroprzedsiębiorstwa planujemy przeznaczyć dość dużą kwotę, bo chętni się zaczynają zgłaszać. Tyle jeśli chodzi ode mnie tak na szybko. Dziękuję bardzo. Teraz państwo mam pytania. Bardzo proszę pana radny Jankosz. Znaczy, tak jak powiedział tutaj pan prezes, te dodatkowe środki, które naprawdę mamy szansę realnie, żeby je dostać za te nasze osiągnięcia dotychczasowe, mamy dwie opcje. Albo bierzemy 2 miliony 300, tam w tym piśmie było napisane około 2 miliony, albo około 3 miliony, te około 3 miliony to jest 3 miliony 300. I w zależności, czy weźmiemy to na projekty proste, na przykład rozumiem zwykłą odnowę centrum miejscowości, to są projekty mniej ambitne, no takie bardziej popularne, to wtedy dostaniemy tą mniejszą kwotę. Jeżeli założymy bardziej ambitne projekty, jak na przykład teraz Ciężkowice budują wieżę widokową, czy przymierzają się do realizacji skansenu,
czyli takie no bardziej jakby prorozwojowe w kierunku turystyki, żeby ściągnąć tutaj osoby z zewnątrz, to wtedy możemy dostać 3 300 000. Jeżeli będziemy inwestować w energię odnawialną, czyli na przykład ogrzewanie wody w świetlicy z domu kultury przez solary, to są te bardziej ambitne. Bardzo proszę, Państwa, pytania. Nie widzę, ja mam takie jedno pytanie. Mianowicie, lata 2014-2020, w momencie, kiedy Państwo będziecie tutaj przejmować inicjatywę, jeżeli chodzi o weryfikację wniosków, a nie Urząd Marszałkowski, to pytanie jest takie. Ja rozumiem, co Pan Prezes mówił, że te reguły gry tak naprawdę zmieniają się czasami w trakcie i pewne rzeczy trudno założyć. Niemniej jednak muszę zadać takie pytanie, jak właśnie z uwarunkowaniem właśnie dla tych fizycznych osób, czy pozostanie, czy ewentualnie to będzie złagodzone, bo wiadomo, że większość tych ludzi nie prowadzi działalności gospodarczej. I co się wiąże z tym w kwestiach technicznych, czyli przede wszystkim pytanie, jak to będzie weryfikowane, jakie będą priorytety, co najbardziej ma szansę przez te osoby fizyczne, w cudzysłowie ewentualnie te, które prowadzą jakąś działalność gospodarczą, co tak naprawdę ma szansę na pełną dotację. Więc odpowiedź brzmi następująco. Przede wszystkim, co będzie podlegało finansowaniu, zależy od tego, jaką sobie ułożymy lokalną strategię rozwoju. Jak to, że Państwo wiecie, każde RGD pisze sobie swoją. Ona oczywiście musi być obwarowana pewnymi ograniczeniami narzuconymi przez Ministerstwo Rolnictwa, ale Ministerstwo Rolnictwa przez małe projekty, tak jak powiedziała Pani Giełuska, która za to odpowiada, chce pobudzić przede wszystkim przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. I ta działalność i rozwój tej przedsiębiorczości ma się skupiać w ramach jakby danego obszaru. Czyli przedsiębiorstwa powinny świadczyć usługi na terenie danej RGD i świadczyć usługi na rzecz tej lokalnej społeczności. Czyli albo prowadzimy usługi doradcze dla rolników z danego terenu, gdzie na przykład już teraz można na to dostać wnioski, albo rozwijamy jakąś działalność, restaurację, hotel, coś, czy jakiekolwiek coś innego, domy weselne, co ściągnie ludzi z zewnątrz, którzy tu przyjadą i tu zostawią swoje pieniądze. Czyli to, co będziemy dokładnie mogli robić, bo na chwilę obecną w strategii mamy turystykę, produkt lokalny, integrację lokalnej społeczności, energię odnawialną, będzie zależało od tego, co sobie sami wymyślimy w nowej lokalnej strategii rozwoju. Jeśli chodzi o kwalifikowalność kosztów, no ten zakres powinien być zgodny z tym, co jest teraz. Tylko jeszcze raz powtarzam, no większość rzeczy jest ograniczonych przez lokalną strategię rozwoju, bo wniosek musi być zgodny z RSR-em danej RGD. A przykładowo tak jak my mieliśmy bardzo zawężoną strategię na ten okres. Stricte narzucono właśnie pod produkt lokalny, pod turystykę. Poziom finansowania małych projektów powinien być utrzymany. Chcą wprowadzić 50% finansowania z góry. Czyli tak jak teraz nie było, znając sytuację, że dużo stowarzyszeń jest biednych, przygotowują plan umożliwienia sięgnięcia po 50% przyznanej kwoty pomocy z góry przed realizacją projektu. Tak to ma wyglądać w tym nowym okresie programowania na chwilę obecną. Dziękuję. To jest mam pytanie jeszcze. Bardzo proszę Pana Radny Jarosław. Ja się mogę wypowiedzieć tylko odnośnie osi czwartej lider, bo tu jestem zorientowany. Jeśli chodzi o to działanie osi czwartej, czyli jeżeli jest wnioskodawca, który składa wniosek, on powinien prowadzić dany obiekt, utrzymywać miejsce, które zostało z tego zrobione w takim zakresie, w jakim jest to zapisane w umowie z samorządem województwa. No i te wszystkie odmowy, z tego co ja wiem, te nasze, przeprowadzone przez nas, te zapisy spełniają. Natomiast w przypadku odmowy z osi trzeciej nie znam warunków zapisu umowy zawieranej z samorządem województwa. Wszystkie po prostu kwestie związane z tym, co można, co nie można, reguluje dokument właśnie, czy nie umowa na przyznanie tej kwoty pomocy. No, jeszcze raz powtarzam, jeżeli wszystko to powinno się znaleźć zapisane, natomiast osi czwartej programu LIDER, jeżeli złożymy wniosek, to musimy utrzymywać ten obiekt minimum 7 lat i nie powinniśmy korzystać, znaczy mieć jakichkolwiek pożytków z wynajmu tego lokalu w osi czwartej.
dzielnica powinna być bezpłatnie, no jest to zapisane w rozporządzeniu ministra rolnictwa do odnowy warunków ziemi. Jeżeli mieliśmy środki z odnowy rozwoju wsi, mówię o wsi czwartej, jest warunek jest dofinansowania, ponieważ został podmiot wnioskujący o środki dodatkowe, to dzielnica przez 7 lat powinna być otwarta i nie powinien czerpać z tego tytułu dochodu. Tego typu projektem, co odzwierciedliło się przede wszystkim w
ilości złożonych wniosków o zmianę studium. Tych wniosków mieliśmy złożonych około 300. Tak, chodzi na to około 300. 308 dokładnie. 387, przepraszam. Także sporo wniosków o to, żeby w ogóle tworzyć taki dokument, tak, zmianę. I to są wnioski, które zostały przed podjęciem uchwały, natomiast w momencie podjęcia uchwały mamy ten proces, kiedy Państwo składacie wnioski w ramach procedury dotyczące kształtu naszego projektu. Czy teraz to ma sprostowanie, czy tych wniosków złożonych w procedurze było prawie 390, a ponad 300 wniosków w latach poprzednich, czyli o stworzenie tego dokumentu. Czyli nie zmienia to faktu, że zainteresowanie było ogromne. Teraz naszym obowiązkiem było przede wszystkim, oczywiście mając na uwadze to, co my możemy zrobić, czyli biorąc pod uwagę opracowanie metodologiczne i uwarunkowania, rozpatrzeć te wnioski, czyli stwierdzić, gdzie można zadośćuczynić się mieszkańcom i takie wnioski uwzględnić w projekcie. Podkreślam, że no, oczywiście maksymalnie staraliśmy się te wnioski uwzględnić, natomiast odrzucone wnioski wynikały z tego, że po prostu są takie miejsca, gdzie przykładowo zabudowy zaprojektować nie możemy z uwagi na niesprzyjające uwarunkowania środowiskowe. Po rozpatrzeniu tych wniosków i stworzeniu takiej dużej, ogromnej analizy pod nazwą synteza uwarunkowań, przystąpiliśmy do naszej procedury planistycznej, która zakłada opiniowanie i uwzględnianie tego projektu z wszystkimi instytucjami przewidzianymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt studium został pozytywnie zaopiniowany i uwzględniony przez wszystkie instytucje przewidziane prawem polskim. Nastąpił proces wyłożenia do publicznego oglądu studium, czyli był to ten moment, gdzie mieszkańcy i wszystkie osoby, które składały na przykład do tej pory wnioski, mogły się z projektem zapoznać, jak również podczas dyskusji publicznej organizowanej zawsze podczas wyłożenia złożyć uwagi do tego projektu. Jak wspomniałem na samym początku, projekt rozpoczął się w 2009 roku. Proszę Państwa, mieliśmy 3 wyłożenia publicznego wglądu. Pierwsze wyłożenie od 17 stycznia do 15 lutego 2011 roku, a więc już te daty mówią o tym, jak ciężkie i duże zadanie było przed nami, jeżeli chodzi o stworzenie samego projektu, a później procedowanie go. Drugie wyłożenie odbyło się od 22 sierpnia do 20 września 2011 roku, natomiast trzecie od 27 lutego do 28 marca 2012 roku. Podczas tych wyłożeń również obserwowaliśmy duże zainteresowanie projektem. Tutaj oczywiście mogły pojawić się osoby, które wcześniej na przykład nie złożyły wniosków, w tym momencie mogły złożyć uwagi o charakterze wniosków. Warto określić, ile było tych uwag złożonych, 291. One były również rozpatrywane i maksymalnie tam, gdzie mogliśmy je rozpatrzyć. A mówiąc ogólnie na plus, to wykonaliśmy. Oczywiście wiązało się to z pewnymi zmianami w projekcie. Wiadomo, jeśli komuś uwzględniamy uwagę, projekt ulegał przeprojektowaniu, a co za tym idzie, następowała ponowna faza opiniowania i uwzględniania w tych zakresach. Czyli projekt żył dosyć długo, zmieniał się aż do obecnego kształtu. Co my tutaj w tym projekcie określamy? Określamy wielofunkcyjne potrzeby rozwoju gminy, wyznaczając funkcje mieszkaniowe, funkcje
produkcyjno-usługowe, funkcje rolnicze, jak również turystyczne i rekreacyjne. Oczywiście wszystkie te funkcje, że miały rację bytu, są powiązane z jedno duże, olbrzymie zagadnienie. Mam tutaj na myśli zagadnienie pod tytułem infrastruktura techniczna, jak również rozwiązania komunikacyjne. W zasadzie tytułem wstępu to z naszej strony tyle. Jeszcze chciałem powiedzieć, że ten wielofunkcyjny rozwój, który tutaj staraliśmy się Państwu zaprezentować, oczywiście może to zacząć banalnie, ale opierał się na zasadach zrównoważonego rozwoju, czyli również te kwestie nie tylko wynikające z zapotrzebowania społeczności lokalnej, planów inwestycyjnych gminy. One wszystkie musiały być powiązane z uwarunkowaniami, o których mówiłem, po prostu generalnie z środowiskiem, a więc projekt zgodnie z prawem został poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Uzyskaliśmy pozytywne opinie regionalnego dyrektora ochrony środowiska sanepidu w zakresie projektu i prognozy oddziaływania na środowisko, które to dotyczyło. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy z Państwa mam pytania do Państwa? Bardzo proszę Pana Radny Jarnowski. Ja mam takie pytanie. Kiedy już ten plan będzie zatwierdzony i społeczeństwo będzie mogło korzystać z tej zmiany na gospodarkę jednostronnego? Bo jak Państwo wiecie, jest oczekiwanie na zatwierdzenie tego planu, bo społeczeństwo w naszej gminie chce się budować, budynki indywidualnie budować i po prostu nie ma możliwości tej budowy. A jeżeli się będzie budować nowe obiekty, no to i gmina będzie miała z tego tytułu dochody, będzie przyrost naturalny, nie będziemy musieli zamykać szkół, bo tak to zmienię wolnić. Mieszkańcy młodzi uciekają do ościennych gmin, tam gdzie są warunki, tam gdzie mogą się realizować. I dlatego u nas jest taka sytuacja, jaka jest na dzień dzisiejszy. Albo do tej pory budują się mieszkańcy na takich terenach nieprzystępnych, że tam ani można później zrobić kanalizację, ani dróg. No, bo tam dostali zezwolenie, bo mogli dostać zezwolenie. I to później tak komplikuje funkcjonowanie danej wsi, danej gminy. I to się prosi, żeby to jak najszybciej można było wprowadzić, ponieważ dopóki jeszcze jest na dzień dzisiejszy ten boom taki wyjazdu za granicę, bo ci, co jadą i chcą rzeczywiście sobie jakoś życie ułożyć, to chcieliby tam parę groszy zarobić, a tu po prostu sobie jakoś życie zorganizować. Ale jeżeli my tego nie stworzymy, to już później będzie za późno. Dziękuję. Szanowni Państwo, co do szczegółu, projekt zmian studium, z tego, co tutaj mi przekazano, będzie uchwalany na sesji 28 czerwca. Natomiast bardzo istotne jest to, co Pan powiedział o różnego typu rozwoju zabudowy w różnych miejscach niekorzystnych, jeśli dobrze zrozumiałem, to wiążących się z problemami natury, infrastruktury technicznej. Chciałem powiedzieć, że ten projekt, zmiany studium, w ogóle projekty studium mają określać tą wielofunkcyjną politykę gminy, plany, strategie, gdzie ma się rozwijać dana funkcja w gminie. Natomiast właśnie po to jest planowanie przestrzenne, żeby rozwiązywać problemy, o których Pan wspomniał. One mogą być rozwiązane tylko w jeden sposób. Tutaj rozwiązanie jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i projekt studium jest pierwszym krokiem ku temu, żeby rozpocząć taką procedurę planistyczną, nie stworzyć dokumenty o charakterze naturze prawnym, więc mam na myśli oczywiście plany miejscowe.
kiedy one będą, czy będą, czy będą podejmowane uchwały o przystąpieniu do sporządzania takich planów, no to już o tym decyduje Rada. Natomiast Państwo macie w tym momencie przygotowany projekt, który znacznie ułatwia tę decyzję. Tak? Czyli jeżeli tutaj Państwo podjęlibyście uchwałę o przystąpieniu do sporządzania miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, one będą ściśle powiązane z tym, co tutaj Państwo widzicie na planszy, więc to, co tutaj jest, jest przemyślane. Jest takie problemy, o których Pan mówi w przypadku podjęcia uchwały na miejscu rozporządzenia MPZP i mniejszym uchwaleniu. Mam nadzieję, że będzie ich coraz mniej. Dziękuję bardzo. Proszę o Pana radę. Niech mi Pan odpowie, jest taki punkt, przestrzeń publiczna w gminie Wolnicz. Jest taki dziwny zapis. Wzdłuż zabytkowych fortyfikacji miejskich. Mógłby Pan mi uściślić, bo pytam mieszkańców Wolnicza, gdzie są te fortyfikacje i jakoś nie mogę znaleźć tych fortyfikacji. I jeszcze jest dalej zapis, że to są fortyfikacje średniowieczne. A dalej czytam, że wyklucza się rozkopywanie wałów, szkart i dawnych fos. Czyli praktycznie w rejonie tego, gdzie są te podobno fortyfikacje, nie wolno nic robić. Jak Pan to może skomentować? Powiem w odpowiedzi w ten sposób. Bardzo istotne jest to, o czym Pan wspomniał, i był to dla nas olbrzymi problem na etapie stworzenia tego projektu, dlatego że są to kwestie, z którymi biliśmy się tutaj z konserwatorem, zabytku, po prostu mówiąc, bez ogródek, i rzeczy, o których Pan wspomina, wynikają z innego programu opieki nad zabytkami, który na siłą rzeczy musiał być ujęty, skonsumowany w tych ustaleniach, z tego wynikają zapisy. Ale Pan się pod tym podpisuje i ja dalej nie mogę znaleźć tych fortyfikacji. Może Pan pokaże mi. Podpisuje się, przepraszam, podpisuje się przede wszystkim konserwator pod tym. Czyli są te fortyfikacje, czy ich nie ma? Odpowiem tak Panu. Ja bym ich nie znalazł, bo nie jestem specjalistą od fortyfikacji i spraw konserwatorskich. Są specjaliści od tego, pracują u konserwatora, opiniowali, zgadzali ten projekt. I naszym obowiązkiem było zobligowanie ludzi do tego, żeby ich pracę ujęto w materiałach, które od nich dostaliśmy, to studium zawierało. I ja tylko dodam, ponieważ dyrektor Urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest archeologiem z zawodu, więc on nawet uczestniczył w badaniach tych wałów i opowiadał, jakie grubości belki tam są umieszczone, więc to wszystko jest. Tego może nie widać, ale to jest, to istnieje. Albo przynajmniej było częściowo, jeśli już nie istnieje. No i należy jednak unikać, ochronić ten teren, nie wchodzić tam z nowymi inwestycjami, ponieważ wszystko w ziemi jest. Tego nie widać, ale to jest, tak. I na to są opracowania różnych fachowców, więc należałoby tam tabliczkę postawić, że jest takie miejsce, bo kiedyś to było i nawet pewnie zdjęcia by się znalazły. Ja mam następne pytanie. Znalazłem taki zapis, to już będzie do innej chyba komórki, pomniki przyrody. Jeziąd wyniosły w bardzo dobrym stanie, pierścień 570 cm we wsi Więckowice przy alei 78 jesionów wyniosły, objętych ochroną prawną. My mamy w planie budowę chodnika. Jak to będzie wyglądało? Czy to się będzie mieściło, czy będziemy te drzewa wycinać? Zaraz wyciśnijmy tutaj odpowiedź jeszcze na Pana pytanie. Co do samych informacji zawartych z zakresu ochrony środowiska, tutaj wszystko jest zatwierdzone przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Natomiast takie inwestycje, o których Pan wspomniał, jeżeli będą wykonywane, no myślę, że będzie to już na podstawie szczegółowszych informacji. I myślę, że w tamtym przypadku, o którym tutaj rozmawiamy, to chyba nie będzie problemu.
Znaczy, akurat jeśli chodzi o aleję zabytkową w Więckowicach, no to ja bym nie radziła usuwać tych drzew, chyba że ich stan wskazuje, pozwala ze względu na zagrożenie może jakimś drzew wymagał usunięcia tych drzew, ale na pewno o tym będzie też konserwator zabytków decydował, ponieważ jeśli jest wpisana cała aleja objęta ochroną konserwatora zabytków, no to z nim trzeba by ustalać ewentualnie, które można by usunąć, bo jest to konieczne. Pan burmistrz chciał. Szanowni Państwo, przede wszystkim witam, przepraszam za spóźnienie, ale byłem na spotkaniu z panem wojewodą, które dzisiaj odbywa się w Brzesku. Jest to forum wójtów i burmistrzów, powiem, po odbiorze promesji powodziowej, że tak powiem, tutaj uważam, że jest mniejsze spotkanie z państwem. Szanowni Państwo, panie radny, według mojej najlepszej wiedzy o wycięciu jesionów w Alei Jesionowej nie ma nawet mowy. Obawiam się, że będą bardzo spore kłopoty z uzyskaniem zezwolenia na budowę chodnika wzdłuż tej drogi powiatowej. Bardzo duże kłopoty. Tyle mogę powiedzieć, bo ja tutaj nie jestem tym, który decyduje, ale po prostu nie pomyślano wtedy, kiedy wydawano zezwolenia na budowę ogrodzeń i w tej chwili puszczenie poza linią posadzenia tych drzew z jesionu jest to niemożliwe i podejrzewam, że mogą być spore kłopoty z uzyskaniem zezwolenia. Tam już były wizje, wiąże się to powiedzmy z podcięciem korzeni tych jesionów, co mogłoby skutkować uschnięciem, ale mówię, nie ja decyduję. To co wiem, to tak jak Państwu powiedziałem, były tam wizje i zdania są podzielone. Też wiem, że część jesionów została wyciętych, jesionów, które, powiedzmy, których stan był taki, że nie rokował, że te jesiony będą dalej wegetowały. Było to robione przez starostwo, jadąc do Grabna miesiąc, na półtora miesiąca temu jechaliśmy z panem dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, z panem dyrektorem Łątką i mówił, jaką ciernistą drogę przeszedł, żeby powiedzmy całą tą procedurę wycinki, posadzenia nowych drzew i spełnienia warunków, jakie mu konserwator przyrody narzucił, żeby to spełnić. Dziękuję, proszę bardzo. Kto ma jeszcze? Troszeczkę inne teraz pytanie. Jest taki zapis. Przekształcenie, może nie tak, zagospodarowanie terenu rynku Wojniczów jako przestrzeń publiczną. I dalej na innej stronie jest przekształcenie parkingu na płycie rynku w ziemię urządzoną. To co, znowu będziemy rozkopywać rynek? Czy to tak w planie jest zaproponowane? Jeśli zieleń urządzona, czyli będziemy tą kostkę zrywać. Czy tak dobrze rozumiem, czy źle? Znaczy, jeśli to miała być zieleń urządzona i przestrzeń publiczna na rynku, to oczywiście oprócz zieleni powinny się tam znaleźć i chodniki, i miejsca do urządzenia kawiarenek, ogródków, kawiarnianych i też miejsc parkingowych, ale w taki sposób, żeby tam można było siedzieć, stworzyć tą przestrzeń publiczną. Teraz jest to parking, tylko parking ten zieleni tam jest bardzo niewiele, prawda? I ten rynek traci, przestaje przyciąga do Wojnicza ludzi, którzy na pewno chętnie w tym otoczeniu spędzili czas i jeszcze zostanie go na dłużej. A oczywiście studium to są takie zapisy ogólne, to są wskazówki, to są kierunki. Piszemy o tym, co jest korzystne dla gminy, co dla miasta, a co jest możliwe, na co będą pieniądze i jaki będzie pomysł po tym projektanta, który będzie projektował te zieleń, no to jest już dalszy etap. Jeszcze jedno pytanie, to znaczy jeszcze trzy pytania. Na jakiej podstawie Państwo wyliczyli, że w całej gminie, w każdym sołectwie
zużycie wody jest 60 litrów na dobę, czyli 5 metrów sześciennych na miesiąc, jeśli nie ma wodociągowania we wszystkich, a niektórzy korzystają ze studni. Dlaczego to tak zostało obligatoryjnie policzone, a nie selektywnie do każdej sołectwa? Tutaj akurat siecią i rodzajem sieci infrastruktury technicznej, w tym wodociągowej, zajmował się człowiek, który jest specjalistą w tej dziedzinie. Tutaj w gminie zdobywał informacje, robił przeliczenia i trudno mi mówić, bo zespół był duży, a on akurat dokładnie ma najszczegółowsze informacje na ten temat. Ja mogłabym powiedzieć nieprawdę. Na pewno dużo informacji zaczerpną od osób w gminie pracujących i ze swojego doświadczenia. To ja Pani tylko powiem, że 30%, jak ostatnio Pan Lubicz nam powiedział, jest ukryte, czyli kapną wodę, 30%, to może to jest wyliczone. Dobrze. Niech mi Pani powie, jest taki zapis. Ograniczenie zabudowy w korytarzach ekologicznych. Tych korytarzy w naszej gminie jest dużo, czyli tam ludzie się nie będą mogli budować. Tak sądzę, czy źle myślę? To znaczy, te korytarze już w studium w naszym projekcie są zawężone bardzo, bo jednak ze względu na konieczność uwzględnienia maksymalnie jak najwięcej ilości tych wniosków złożonych, ale one powinny jednak pozostać. Zresztą jesteśmy też coś zobowiązani tym, którzy żyją obok nas, ale jeśli tam są korytarze, to nie możemy ich zamykać. Chyba że byłaby to po prostu już konieczność, innego wyjścia by nie było, prawda? No to można próbować zmieniać te korytarze, ale póki nie ma tam zabudowy istniejącej, nie powinien wychodzić na teren. No i ostatnie pytanie. Niech mi Pani powie, bo jest zapis utrzymania warunków siedliskowych. Niech Pani nam wytłumaczy, co to jest to siedliskowa zabudowa. Bo ja bym chciał się dowiedzieć, bo wiem, że znalazłem zapisy, że nie tylko na wsiach, ale i w Łomiczu jest siedliskowa zabudowa. Każda miejscowość, każde miasto zaczęło się w jakimś punkcie, prawda, i rozwijała wokół. I właśnie tutaj w gminie Wolnicz mieliśmy największy problem, że mieszkańcy uważali, że jeśli istnieje już jakaś droga, to wzdłuż tej drogi powinna powstać zabudowa. I bez względu na to, czy ta droga posiada infrastrukturę, czy nie, jest droga i wzdłuż już powinny powstawać domy. A jednak myśmy powinni myśleć o tym, żeby miejscowości miały swoje centrum z usługami i wokół tego centrum rozwijać zabudowę. No oczywiście to nie jest możliwe i uwarunkowania gminy też na to nie pozwalają, no ale nie powinna na pewno zabudowa rozciągać się wzdłuż każdej drogi. Także i wreszcie powinniśmy dzielić miejscowości brakiem zabudowy. Jednak spróbujmy się skupiać, uzupełniać, intensyfikować wokół siedliska. To jest na pewno korzystne dla wszystkich, dla mieszkańców i dla terenu, i dla ochrony przyrody i tak dalej, bo to od wielu rzeczy zależy, prawda? A poza tym takie są zasady. W planowaniu, że nie rozpraszamy zabudowy, skupiamy ją wokół tego właśnie siedliska. Nie wiem, no, ja poszedłam się Pani, że Pani niezbyt precyzyjnie mi odpowiedziała, bo Pani mówi o zabudowie ulicowej, jeśli przy ulicy budują, a siedliskowa. Ale właśnie, czy Pani wie, co to jest zabudowa siedliskowa? To jest zabudowa rolnicza. I niech Pani, proszę, nie wprowadza w błąd raz w co to znaczy siedliskowa? Nie będę tu, bo burmistrz uważa, że ja próbuję mącić, ale ja nie chcę mącić, tylko chciałem się dowiedzieć precyzyjnie, co to jest zabudowa siedliskowa w Łomiczu. Dziękuję, nie dowiedziałem. Dziękuję, to jest pytanie jeszcze.
Bardzo proszę, pan radny Jerzy. Czy ci właściciele działek, którzy nie są wymalowani na te kolory, na sprawę, co za ten projekt przewiduje za budowę, czy oni będą mogli przepchnąć procedurę, aby mogli się wybudować na tych działkach, które nie są przeznaczone ujęte w planie zagospodarowania za budowę? Tak naprawdę do tych wniosków i uwag uwzględnionych nie ma tak dużo. Jeszcze część z nich to są wnioski częściowo uwzględnione, czyli na działce można się wybudować, ale nie na całej, ze względu na to, że może ona wchodzić jakąś formę ochrony albo coś innego. Ale to wszystko regulują różne przepisy. Jeśli nie jest to teren objęty ochroną gruntów rolnych czy leśnych, spełnia warunki, aby wydać warunki zabudowy, no to można w ten sposób uzyskać pozwolenie na budowę. Dziękuję. To jest następne pytanie jeszcze. Nie widzę. Proszę Państwa. Bardzo proszę, Pani Radna. To jest powierzchnia, szczególnie w miejscowościach gminnych, która została ujęta w stanie zagospodarowania przestrzennego. Proszę Państwa, to tak podać. To znaczy, nie robiliśmy. Także musieliśmy po prostu to zweryfikować pod tamtym już granicy sołectw, ewentualnie jeśli była taka potrzeba. Tak, to znaczy, czy tych ciekawości, jak to jest, jak się dalej, czy nie, prawda? No na pewno to zależy od ilości uwag, wniosków, ale też głównie już od wydawanych warunków zabudowy i od planów gminy też, od istniejącej infrastruktury. No jak warunkowanie jakieś tam bardzo duże ograniczeń są przewidywania, jak wzrośnie liczba mieszkańców, jakie są możliwości gminy. No oczywiście każda miejscowość też się różni uwarunkowaniami, także to też miało wpływ. Dziękuję. O pełną powierzchnię, ale nie na każdej gminie, to mamy. Czyli nowych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie jest około 860 hektarów. W tym ze starego studium, pokrywających się ze starym studium, 300, prawie 80 hektarów. Tak, czyli przybyło dobrze i sporo i w większości te tereny się pokrywają. Oczywiście są też nowe i troszeczkę, na przykład niektórych, gdzie zabudowa się, czy nie inwestowano, no to zrezygnowano z nich. No, na rzecz innych tutaj też są zainteresowania, no bo są takie plany. Dziękuję. Kto z Państwa? Jeszcze jedno pytanie nie umknęło, ale to do burmistrza. Panie burmistrze, ja znalazłem taki zapis. Aglomeracja Wojnicz, rozporządzenie wojewody 94/06 z dnia 30 listopada 2006 roku. Biadoliny i Łopoń będą mieć oczyszczalnie ścieków w M Biadoliny. Planowane oczyszczanie 400 metrów sześciennych na dobę. No i co z tego? O co pan pyta, bo za bardzo nie wiem. Przecież pan powiedział, że Biadolina nie będzie oczyszczalna. Panie Jacku, od 2006 roku granice aglomeracji tarnowskiej zostały zmieniane nie tylko przez Wojnicz, ale i przez inne gminy na pewno kilka, żeby nie powiedzieć kilkanaście razy. Gmina Wojnicz również zmieniała granice aglomeracji tarnowskiej. Dlaczego? Czy w roku 2006
zapędy ówczesnych władz były, żeby załapać się do aglomeracji tarnowskiej. Dzisiaj, kiedy musimy tą aglomerację skanalizować do roku 2015, bo później będą kary umowne, więc w ubiegłym roku wszystkie gminy w koło robiły korektę granic. Co więcej, jeszcze w tym roku zwrócili się do nas, żebyśmy sobie dobrze przemyśleli granice aglomeracji, bo to będzie skutkowało w karach za nieskanalizowanie danego terenu. Także to niestety było odrębnioną gminą i mówię, 2006 to była zupełnie inne granice aglomeracji, w tej chwili są zupełnie inne. W tej chwili do aglomeracji tarnowskiej, jeżeli dobrze pamiętam, to proszę mnie za słowo, należy Wojnicz, należy Łukanowice, Zarszów i bodajże jeszcze, o ile dobrze pamiętam, ale w 99% takie są granice. To tylko aborcją, to po co jest zapis, że będzie oczyszczanie? To trzeba to usunąć z tego planu zamiast ładowania przestrzennego. Panie Jacku, to jest, panie radny, to jest z 2006 roku. Trzeba byłoby prześledzić jeszcze, co w międzyczasie było, bo nie wiadomo, czy w 2008 roku dnia nie było, więc pan wziął zarządzenie, powiedzmy, z 2006 roku, cytuję pan, a nie wiadomo, jaki jest stan na nim dzisiaj. Panie burmistrzu, ja to cytuję ze strony 49 planu zagospodarowania przestrzennego. Dlatego pytam się, czy to usuniemy, czy zostawimy, a pan mi co innego tłumaczy. No, panie burmistrzu, to pan nie czytał tego planu zagospodarowania przestrzennego. My zbieramy informacje. Jeśli jakaś informacja, jakieś rozporządzenie, jakiś przepis prawa został zmieniony, my aktualizujemy. Według naszych, rozumiem, ja to pamiętam, według naszych danych, to my takiego dokumentu nie posiadamy, to w takim razie, jeśli jest na to dokument, to my zaktualizujemy oczywiście przed uchwaleniem projektu. No, jesteśmy na bieżąco z nowymi rozporządzeniami. Mamy prawnika w biurze i każda zmiana jest nam, myślę, nieznana. Być może coś tu przegapiliśmy, także sprawdzimy to i ewentualnie skorygujemy, jak oczywiście jest inne już. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uznanie. Czy też Państwo mam pytanie jeszcze? Proszę bardzo, Radny Jarosław. Ja się chciałem zapytać w takiej sprawie. Czy po zatwierdzeniu planu zagospodarowania przestrzennego, czy będą jeszcze mogły być takie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego punktowe, jak do tej pory to praktykowali? Że zachodziła potrzeba pod jakąś taką inwestycję, która wcześniej nie była przewidziana, a w planie nie była ujęta, czy takie zmiany punktowe będą po tym planie, który będzie teraz zrobiony, czy będą możliwe do zrobienia? Szanowni Państwo, troszkę przerażony słucham, bo na pewno tutaj Państwo dadzą odpowiedź, ale jest jedno nieporozumienie. My uchwalamy studium, a nie plan, a to jest znaczna różnica. A czym się różni studium od planu? Jaka jest procedura, żeby na tych terenach, które obejmuje studium, jako tereny budowlane, można było budować, to żeby ja nie pokręcił, to myślę, że pan inżynier Miedelska państwu wytłumaczy. Ale to jest daleka jeszcze droga. Więc proszę Państwa, tak to właśnie wygląda. W pierwszej kolejności uchwalamy studium. Studium uchwalamy dla obszaru całej gminy. Natomiast po studium jest możliwość wprowadzania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. Plan zagospodarowania przestrzennego może być wprowadzany dla całej gminy, może być wprowadzany dla poszczególnych miejscowości, może być wprowadzany wycinkowo dla miejscowości, jak również punktowo dla jednej działki. I to dopiero plan miejscowy wprowadzony upoważnia do inwestowania w danym terenie.
i na pewno po uchwaleniu studium będą odbywały się analizy i będą dyskusje, gdzie ewentualnie w których miejscach należałoby przystąpić w pierwszej kolejności do planu zagospodarowania. I takie plany zagospodarowania punktowe oczywiście być również mogą, jeżeli Wysoka Rada przeznaczy środki finansowe na sporządzanie takich planów, podejmujemy uchwałę o przystąpieniu do miejscowego planu danej miejscowości czy danego punktu i prowadzimy procedurę. Natomiast niezależnie od tego, że uchwalamy studium, planu zagospodarowania nie mamy, w dalszym ciągu jest możliwość uzyskiwania warunków zabudowy i prowadzenia budów na zasadach określonych w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, co też czynimy od 2004 roku. Dziękuję bardzo. Dokładnie o to mi chodziło. Dziękuję. Kto z Państwa ma pytania do Państwa jeszcze? Nie widzę. W takim razie, proszę Państwa, że w związku z budownictwem punkt 6 sesji czwartkowej, punkt 5 przewiduje podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łukanowice i Łoponi. Panie Inżynierze, dostęp, proszę o komentarz do projektu. I tutaj właśnie jest ten temat, o którym przed chwileczką, prawda, powiedziałam, że jest możliwość wprowadzania punktowych planów zagospodarowania przestrzennego. I przygotowaliśmy temat plan miejscowy w miejscowości Łukanowice. Gmina Wojnicz posiada działkę w Łukanowicach o powierzchni 2,33 hektary. Działka ta jest własnością gminy Wojnicz. I obecnie na części tej działki obowiązuje już miejscowy plan zagospodarowania, który był uchwalony w 2000 roku. Na części tej działki, w tym ówczesnym planie, wprowadzone były tereny zieleni, tereny dróg, jak również tereny pod infrastrukturę energetyczną. W tej chwili proponujemy dokonać zmiany częściowej tego planu i na części tej działki o obszarze 2,33 wprowadzenie terenów zabudowy mieszkaniowej, a na pozostałej części układ drogowy, jak również teren pod sport i rekreację, która już w tej chwili tam rozpoczyna swoją działalność. To jest teren tej byłej wspólnoty mieszkań gruntowej, w większości zabudowany zabudową mieszkaniową. Z chwilą uchwalenia tego planu nowego wprowadzenie pod budownictwo mieszkaniowe byłoby teren o powierzchni 0,82, czyli byłaby możliwość wprowadzenia 8 działek budowlanych i ewentualnie sprzedaży tych terenów. I to jest pierwszy plan miejscowy. Natomiast mamy przygotowane jeszcze dwie sprawy dotyczące planów miejscowych w Łoponiu. W Łoponiu jest obok terenu zakładu mlekarskiego. Jest teren, który posiada plan miejscowy i z oznaczeniem symbolu U przez P, teren przeznaczony pod działalność usługową i produkcyjną zakładu metalowego. Część terenu o powierzchni 45 arów nabyła firma Goldfan.pl spółka z OO, która zamierza na tym terenie lokalizować przetwórstwo rolno-spożywcze. Z uwagi na bardzo dokładny zapis terenu, który mówi, że ten teren może być tylko przeznaczony pod rozbudowę istniejącego zakładu metalowego, nie ma możliwości, aby przetwórstwo rolno-spożywcze na tym terenie mogło być zatwierdzone. Dlatego też firma złożyła wniosek o dokonanie zmiany planu miejscowego i jednocześnie zobowiązała się pokryć
zarządzenia tej zmiany. Dlatego też proponujemy ewentualnie podjęcie uchwały w celu przystąpienia do zmiany tej uchwały i tej części planu. Kolejna uchwała dotyczy również terenu w Łoponiu, terenu przylegającego do drogi krajowej nr 4 Kraków-Tarnów po stronie północnej. Planowany obszar obejmuje teren działki o powierzchni 1 hektar. Obecnie na tym terenie wprowadzony jest teren z oznaczeniem UC, czyli teren przeznaczony pod usługi komercyjne handlu, i na tym terenie wprowadzone zostały zasady zagospodarowania terenu. Między innymi ustalono konieczność przebudowy istniejącego włączenia drogi gminnej do drogi krajowej z wyposażeniem w dodatkowe pasy ruchu. Przebudowa ta miała być dostosowana do projektu przebudowy drogi krajowej nr 4. Z uwagi na duże koszty do spełnienia tego warunku, działka do tej chwili nie została zabudowana. Jeden ze współwłaścicieli działek zamieszkały w Krakowie w imieniu pozostałych również właścicieli złożył wniosek o dokonanie zmiany tej uchwały i zmianę zapisów w zakresie komunikacji drogowej. Urząd Miejski wystąpił do Generalnej Dyrekcji z prośbą o wydanie opinii dotyczącej możliwości zmiany tego zapisu i ponieważ droga krajowa została już przebudowana, Generalna Dyrekcja podała informację, że zapis planu może być częściowo zmieniony, a dodatkowe pasy ruchu nie muszą być wyposażeniem koniecznym. Zasugerowano, by wprowadzić zapis o dostosowaniu włączenia do drogi krajowej do potrzeb ruchu przy zagospodarowaniu przedmiotowego terenu. Taka zmiana planu wymaga również opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana ta po wprowadzeniu umożliwiłaby zabudowę tej działki, utworzenie nowego zakładu pracy. I to są te trzy zmiany punktowe, które są proponowane do ewentualnego podjęcia na najbliższej sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy to jest proszę bardzo pana. Jeżeli można, panie radny, słowo tylko już pani. Drodzy Państwo, bo może tutaj nawet pani Szymon Mietrowski nie przekazywały, właściciel tych działek, czy jeden z współwłaścicieli, pan Zaprzałka, rozmawiał ze mną w piątek i również zadeklarował partycypację w kosztach, jakie będą związane ze zmianą, z tym miejscowym planem zagospodarowania tejże działki, którego są współwłaścicielami. Także to w zasadzie myśmy powinni ponosić koszty, ale oni, ponieważ im na czasie zależy, myśmy im tłumaczyli, że nie mamy środków i borykamy się z pieniążkami, zarówno jeden, jak i drugi właściciele tych działek zadeklarowali pokrycie kosztów tych zmian. Także pan Zatrzałka również powiedział, że jak będziemy wiedzieli, na jakim poziomie to będzie, on się wypowie, ale deklaruje partycypację w kosztach. A ja dziękuję panu Radniakowskiemu. W zasadzie chciałem pytać o to samo, ale dostałem tu jeszcze jeden punkt. Łukanowice to jest gminie komunalne czy to gminie miejskie? Jest to własność gminy. I dlatego mam tu pytanie w związku z tym. Czy koszty związane z Łukanowicami będzie ponosić gmina, czy tak jak kiedyś było, że przy podziale, przy zmianie, po sprzedaży tych działek po prostu w Łukanowice wracamy koszty związane z po prostu z poniesionymi. Ja mówię o mienie miejskie, nie o komunalnym. Ale to jest komunalne. To jeżeli jest mienie komunalne, to ja wiem co mówię. Jest to mienie komunalne, my ponosimy koszty, jak również my uzyskujemy prawda, dochody ze sprzedaży ewentualnie. Dziękuję, rozumiem, nie mam pytania. Dziękuję. Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa ma pytanie panu Szymonowi Pietrowskiemu? Nie widzę. W takim razie, proszę Państwa, 5 minut przerwy. Państwu dziękujemy i zaczniemy ciąg dalszy. Dobrze? Proszę.
żeby nie trzymać się, dodatkowo tutaj pani inżynier jej pomocy. Nie. Proszę państwa, chciałbym przejść do punktu 8, czyli podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości. Bardzo proszę panią inżynier Jenko o dwa słowa. Zorientować, czy są jacyś spadkobiercy. I będziemy rozmawiać. To
to tak to wygląda. To nie jest taki całkiem fajny, że dzisiaj przejmiemy, a jutro będziemy robić działki budowlane i sprzedawać. To tak szybko nie będzie. Musimy do tego przyłożyć trochę starań, ale myślę, że warto, ponieważ dostajemy na robótę. Proszę, pan burmistrz, później pan Tadeusz. Drodzy Państwo, jest to jak gdyby pierwszy krok, który w tym kierunku robimy, bo pan Kamiołow, który został skierowany do Rządu Pomocy Społecznej, my płacimy ciężko za jego utrzymanie. To, co ja wiem, jest bardzo zadowolony z tego pobytu, z opieki i powiem na swoje temat, że on by chciał w jakiś sposób zrewanżować się, zdaje sobie sprawę, że gmina dopłaca do niego i ten rewanż chce, powiedzmy, pokazać w postaci przekazania tych swoich, powiedzmy, nieruchomości czy udziału w tych nieruchomościach. Tutaj musimy się jeszcze, drodzy Państwo, liczyć z tym. Jest to pan podeszły biegu, w związku z tym, no, również może być sytuacja taka, że ten pan może i decyzję zmienić. Na dzień dzisiejszy ze strony pana Radziału jest taka wola, co więcej, tutaj uważam, że jest to czas, jeżeli mamy to poświęcić, to trzeba to, powiedzmy, tą procedurę uruchomić, bo czas ucieka, a to, co nie wiem, to nie wiem, czy to jest. Dziękuję pan radny. Pragnę tylko dodać do tego, co było powiedziane, że pan Radział Kamiołow zajmował się swoją, tak powiem, macochą i do śmierci on opiekę czynił radio, tak, bo tam nie było żadnego konfliktu, żadna rodzina nie opiekowała się tą panią poza panem Władysławem. Ale to jakby dla spadku nie ma znaczenia. Tak, ja tylko mówię. Niestety, jeżeli się znajdą spadkobiercy ustawowi, gdyby pani Aniela Kamiołow pozostawiła to stan, że na przykład zapisuje to Władysławowi, no to sprawa byłaby o wiele prostsza. Ale ponieważ z tego co wiem, nie pozostawiła testamentu, więc my musimy się rozglądać za tymi ustawowymi spadkobiercami, bo inaczej nic nie zrobimy. A jeżeli ich nie znajdziemy i udowodnimy w sądzie, że szukaliśmy i nie znaleźliśmy spadkobierców, to wtedy być może sąd od razu gminie te udziały pani Anieli przysądzi. Może być taka sytuacja, że to gmina będzie spadkobiercą, bo tak jest w kodeksie cywilnym, ale my musimy spróbować poszukać spadkobierców ustawowych pani Anieli. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś ma pytania do pani przewodniczącej? Nie widzę. Dziękujemy pani przewodniczącej za to, za przyjście dzisiaj, wytłumaczenie zagadnień związanych z przejęciem nieruchomości. Proszę Państwa, wracamy do punktu 6, czyli podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Wolnicz przez inne niż gmina Wolnicz, osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania. I bardzo proszę pana Nowaka o przedstawienie zagadnienia. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Dzień dobry Państwu. To, co jest przed Państwem jako projekt uchwały w zakresie trybu udzielania i rozliczania dotacji, to jest oczywiście konsekwencja zmian między innymi sieci szkolnej, która była przedmiotem obrad na wcześniejszych sesjach Rady Miejskiej w Wolniczu i to, że od 1 września tego roku szkolnego gmina Wolnicz będzie zobowiązana do udzielania dotacji dla szkół, dla których organem prowadzącym nie będzie gmina Wolnicz, lecz stowarzyszenia. Dotyczy to od tego roku szkolnego szkół w Oponiu i w Milówce, dla których organem prowadzącym będzie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Częstochowie oraz szkoła w Grabnie, dla której organem prowadzącym będzie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Prymus. Ta uchwała jest wynikiem regulacji zawartej w ustawie o systemie oświaty, która nakłada obowiązek na organ
stanowiący, czyli Radę, do określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji. Generalnie najważniejszą częścią tej uchwały jest oczywiście podstawa rozliczania dotacji. W przypadku szkół w Łokoniu, w Milówce wysokość dotacji będzie określona na podstawie paragrafu 2 ustęp 8, czyli publiczne szkoły prowadzone przez inne niż gmina wolni, czy osoby prawne, fizyczne, czy osoby dotacja w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym dla jednego ucznia. I w przypadku szkoły w Grabnie to będzie ustęp, w tym samym paragrafie ustęp 4, czyli publicznym szkołom uprawnienia szkół publicznych, których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia w kwocie subwencji oświatowej otrzymywanej przez gminę Wolnicz. Uchwała również zawiera regulacje odnośnie trybu udzielania i rozliczania dotacji. Zgodnie z ustawą dotacja jest przekazywana w wysokości 1/12 co miesiąc do końca danego miesiąca kalendarzowego. Rozliczenie dotacji to jest rozliczenie roczne, aczkolwiek my w tej uchwale przyjęliśmy takie regulacje, by organy prowadzące wykonywały i sporządzały nam sprawozdania z rozliczenia dotacji w ujęciu kwartalnym, nie tylko rocznym. No i oczywiście rozdział 4, kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji, to do czego zobowiązuje nas ustawa o systemie oświaty i ustawa o finansach publicznych. Tak w największym skrócie uchwała, która jest niezbędna do tego, by móc od 1 września nowo powstałym podmiotom udzielić dotacji z budżetu gminy Wolnicz. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Proszę bardzo, pan radny Jakusz. Ja mam pytanie, nie wiem, czy do pana, czy do pana burmistrza. To usłyszałem tu, że Łowy i Milówka będzie na innych prawach, a Grabno prawie na innych prawach. Czyli Grabno będzie niepubliczna na prawach publicznych, a Łowy i Milówka będzie publiczna na prawach publicznych. Dobrze to mówię, dobrze to rozumiem. To z czego wynika ta różnica? Jest tak, proszę pana, ja mam odpowiedzieć, panie burmistrzu. Generalnie szkoła publiczna, tak? Milówka Łopon, od szkoły niepublicznej, aczkolwiek chcę zaznaczyć, że obydwie szkoły są uprawnienia szkół publicznych, tak? Tak naprawdę jedyna różnica to jest sposób udzielania dotacji i to, że w przypadku szkoły publicznej Łopon Milówka one działają na podstawie zezwolenia przez właściwego burmistrza, tutaj burmistrz Wolnicza, a działalność szkoły niepublicznej w Grabniu odbywa się na podstawie umocowania wynikającego z wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Jedyna zasadnicza różnica dotyczy sposobu naliczania dotacji. Dla szkoły publicznej, tak, Łopon Milówka, dotacja będzie naliczana na podstawie średniego typu wydatków, podobnego typu placówka. Czyli jeżeli to dotyczy szkół podstawowych, to średniego typu wydatki bieżące w szkołach podstawowych na terenie gminy Wolnicz. Natomiast Grabno, gmina Wolnicz de facto będzie takim pośrednikiem między budżetem państwa a organem prowadzącym dla szkoły w Grabnie. Czyli szkoła w Grabnie otrzyma dokładnie tyle co do złotówki, ile otrzyma gmina Wolnicz subwencji oświatowej. To znaczy mamy rozumieć, że Łowoń i Milówka, jeżeli będzie dofinansowana na przykład szkoła podstawowa w Wolniczu czy Wielkiej Wsi, to tak samo będzie mogła skorzystać, żeby wyrównać wielkość środków, będzie mogła skorzystać Milówka i Łowoń. Grabno z takiej możliwości nie będzie miała. Znaczy, nie za bardzo rozumiem pytanie, ale może po kolei. Średniego typu wydatki bieżące.
Wydatki bieżące, generalnie definicja jest określona w ustawie o finansach publicznych i wydatki bieżące nie zawierają w sobie wydatków majątkowych. Czyli nie mówię, że nie istnieje niebezpieczeństwo, bo ono nie istnieje. Czyli na przykład, jeżeli Państwo jako organ fałdacz zdecydujecie na przykład budżet na po każdą inwestycję dotyczącą szkoły wojenniczej, na przykład podstawowej, w postaci na przykład budowy hali, to te wydatki absolutnie nie będą wchodzić w zestawienie wydatków bieżących. Wydatki bieżące to są określone w ustawie o finansach publicznych, tak? Czyli wynagrodzenia i wszelkie inne wydatki na działalność statutową danej jednostki organizacyjnej. I nic poza tym. Wydatki majątkowe nie wchodzą, nie są zaliczane do wydatków bieżących. Panie Krzysztofie, jeżeli można. W przypadku szkoły w Łoponiu i w Milówce, które będą się prowadziło Katolickie Stowarzyszenie Szkół, my mamy obowiązek przekazywać średnie koszty, jakie ponosi gmina na rzecz szkół prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, jaką jest gmina. Średnie. W przypadku szkoły w Grabnie, szkoły niepublicznej, na prawach publicznej, my mamy otwartą furtkę. Możemy, nie jesteśmy ograniczeni górną granicą. Musimy dać minimum subwencja oświatowa, która przychodzi z ministerstwa. Dokładnie chciałem powiedzieć to, co pan już mówi. Znaczy ja osobiście, ale to jest oczywiście moje zdanie, uważam, że lepszą możliwość w sensie przyszłości daje jednak funkcjonowanie jako szkoły niepublicznej, dlatego że zapis jest taki, który mówi nie niższe niż subwencja. Tak? Czyli państwo jako radni możecie w tym roku, możecie za rok, dwa, trzy lata udzielić dotacji w wysokości większej niż to, co otrzymuje gmina Wolnicz w subwencji. Natomiast zapis o dotacji w kwocie równej średnim wydatkom bieżącym, tak, to jest zapis, który zamyka tak naprawdę możliwość obliczenia dotacji udzielenia przez nas jako radnych w kwocie większej niż to, co wynika ze sprawozdawczości RB dla tych szkół. Nie wiem, czy to dobrze zrozumiałem, ale z tego, co tak ja tutaj wnioskuję, bo nie wydaje mi się, że tak to będzie, to średnie po prostu tutaj finansowanie szkoły wolniczej w Wilkici będzie na tej samej zasadzie utrzymywane w Łoponiu i Milówce. Czy tak to mam rozumieć? A na przykład Grabno dostaje subwencję tą, którą i jeżeli nie zmieści się tej subwencji, nie będzie mogła liczyć na jakieś wsparcie tutaj. Czy może liczyć na wsparcie z budżetu gminy? Ja mam Panie Radny, nie do końca. Generalnie szkoły publiczne, które organem jest gmina Wolnicz, mają tworzony budżet w ramach środków, którymi Państwo dysponujecie. Możecie dać więcej niż subwencji, możecie dać mniej, ale generalnie kwota ustalana jest w planie wydatków na realne potrzeby wynikające z działalności budowej szkoły. Na przykład szkoła podstawowa i liczby, jeżeli Pan już mówi o tej szkole. Jakby Pan popatrzył w raport, który ja przedstawiłem, generalnie ona ma wykonanie niższe niż to, co generalnie wychodzi z naliczenia na przykład subwencji oświatowej, niższe. My mówimy o naliczeniu dotacji średniego typu wydatków. Poza tym, po reorganizacji oświaty, ilość placówek oświatowych w zakresie szkół podstawowych jest mniejsza, tak? Jeżeli Pan by mnie spytał rok temu, przy funkcjonowaniu szkół w Opolu, w Milówce, tak, w Grabnie, gdzie były duże kominy, przepraszam za kolokwializm, czyli znacznie więcej Państwo dokładaliście jako gmina do subwencji, to oczywiście formuła dotacji średniego typu podatki była bardziej opłacalna. Natomiast generalnie kierunek działań organu prowadzącego jest taki, przepraszam, się wypowiadam w imieniu organu, ale tak to wygląda, jest taki, żeby zbilansować kwoty subwencji otrzymywanej przez gminę z wydatkami na działalność podstawową, oświatową na terenie gminy Rolniczy.
Panie Burmistrzu, byśmy prosili o rzeczywiste koszty szkoły wojniczej. Do tej pory nie dostaliśmy. I z tego wychodzi mi, że jeśli pan tu Nowak mówi o średniej, to średnia, jak się policzy te wszystkie koszty utrzymania rzeczywistej szkoły w Wojniczu, to jest dużo większe niż pan to przedstawi. I niech pan tutaj nie mówi, że Milówka i Łokuń na tym nie skorzysta. Krawno straci na tym. A drugie pytanie, panie burmistrzu, niech pan nam wreszcie powie, czy pani dyrektor Rams jeszcze jest na stanowisku, czy pan Nowak jest pełni te obowiązki, bo ja nie wiem, jaką rolę tutaj w tej chwili pełni pan Nowak. Panie radny, umowę z panią Brahms ja zawieram. Niech pani mnie zwalnia. Niech pani mnie zwalnia. Z panią Brahms umowę ja zawieram. Panie Brahms pracuje, ma swoje zadania i ma ich full, proszę mi wierzyć. Bo nawet państwo sobie nie zdajecie sprawy, ile jest teraz różnych spraw do załatwienia związanych z przekazaniem szkół. Dam tylko przykład, że nie dysponujemy w ogóle dokumentacją, na podstawie której moglibyśmy budynki przekazać. Daję tylko przykład. I nic mi. No ja. No ja, panie ministrze. No przecież to mówię. Trzeba napisać gdzieś tam. No, przecież raz właśnie do czego przyda. To, że w Grabnie przykładowo, ja tu nie mówię pod kątem, to, że w Grabnie nie ma dokumentacji na szkołę, przecież ja jestem inaktorem, prawda? Brakuje dokumentacji, na podstawie której można byłoby, stanowiłby załącznik graficzny do przekazania budynku. No tak naprawdę. Panie burmistrzu, przepraszam, w tej chwili te dokumentacje w formie takiej uproszczonej są zlecane i tak w przypadku Łobonia, tak samo i w przypadku Milówki. Proszę panów, żeby troszkę rozładować jakieś takie niepotrzebne nerwy. Pan Jędrusz prosił o głos i zaraz pan. Ja mam pytanie, jaka jest kwota różnicy na dzień dzisiejszy między kwotą subwencji, a kwotą tej średniej, co wychodzi na Milówce, bo proszę pojeżdżona z szkół tutaj Wojnicza i tak dalej. Jaka jest różnica? Najpierw się odniosę też do pytania, zanim do tego przejdę, odniosę się do pytania tutaj pana radnego Filipka. Nie wszystkie koszty dotyczące szkoły podstawowej w Wojniczu, tak? Na przykład dowóz uczniów w ogóle nie wchodzi w zestawienie takich wydatków bieżących tutaj radnych. Jeżeli natomiast chodzi o kwotę różnicy, to oczywiście za ten rok budżetowy, to trzeba mieć na uwadze, że 8 miesięcy tego roku budżetowego to są wydatki jednak dotyczące szkół, które nie będą funkcjonować od 1 września, tak? Czyli mam na myśli szkoły w Łoboniu, w Milówce i w Grabnie. A w przyszłym roku przez 8 miesięcy roku budżetowego wydatki szkół w Jadolinach Gadałowskich i w Wolszynach. Także te wydatki oczywiście będą na plus. Ja bym nie chciał pan tutaj mówić o kwocie, żeby pan później nie tutaj nie zastrzelił kolokwialnie, że ja panu podaję nieprawdę. Te wydatki będą bardzo szczegółowo podane, myślę, po rozliczeniu półrocznym na podstawie sprawozdawczości za pół roku tego roku budżetowego. Myślę, że lipiec, sierpień nie wpłynie na poziom wyliczeń. Ja dokładnie panu to wyliczę i postaram się tutaj, jeżeli jest takie zapytanie pan składa, to ja to postaram się panu pisemnie wyliczyć i odpowiedzieć, żeby pan po prostu miał dokładne wyliczenie. Jeszcze pan jeszcze od kwestii do pytania, proszę. Ja nie wymagam od pana bardzo. No, jeżeli tam nie było w ogóle sroku, to można powiedzieć, no ktoś chyba nie dopatrzył się tego, bo drodzy państwo, dzisiaj dostaliśmy, nie dzisiaj, ale dosłownie tydzień temu dostaliśmy dokumentację na drogi zbiorcze wzdłuż modernizowanej trakcji kolejowej i siedzieliśmy parę godzin po to, żeby popatrzeć, czy do każdej działeczki jest zjazd, bo jak przegapimy to teraz, jeżeli tego nie dokonujemy na etapie wykonawstwa, to później przyjdzie ktoś i będziemy się borykać. I z reguły tak jest. Panie Jerzy, ja też na budowach
jak to mówią, przez 30 lat się pamiętałem i najwięcej problemów, najwięcej uwag było w momencie odbioru. Kiedy dawano dokumentację do oceny, do opiniowania, to nikomu się nie chciało do dokumentacji popatrzeć. Kiedy przyszła komisja odbiorowa, wtedy się zaczynały całe cyrki, że tu nie ma tego, tu powinno być tam, tu powinno być tamto, ale dokumentacja już była zatwierdzona. Ja wiem o tym. Dla mnie absurdem jest, żeby w pomieszczeniu garażu nie było strobu, ale widocznie projektant czy żadna uprawnienia będą wydane. Proszę Państwa, jedna bardzo ważna rzecz, zanim udzielę głosu właśnie. Proszę Państwa, wspaniale rozmawiamy na temat podjęcia uchwały w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji. Proszę Państwa, zeszliśmy na stół w grach. Pytanie jest jedno. Czy ktoś ma pytania do Pana Krzysztofa odnośnie tego projektu? Proszę Pana. Pan Ryszard. Ja mam pytanie. Według Pana w przyszłych latach, jak więcej szkół przejdzie pod zarząd samorządu, czy ta różnica między dotacją a różnica średniej w średnich kosztach szkół, co zostaną przy zarządzie gminy, będzie się zwiększała, zmniejszała, czy będzie na stałym poziomie? Mam nadzieję, że za dwa lata po wdrożeniu pewnych rozwiązań, nie tylko te z uwagi na liczbę szkół, które będą w sieci szkół publicznych, dla których organy będzie gmina wolnić, ale też z uwagi na działania, które zostały podjęte przez pana burmistrza dotyczące zagadnień związanych z sporządzaniem arkuszy organizacyjnych. Mam tu na myśli chociażby optymalizację zatrudnienia nauczycieli, o czym na pewno więcej będą też mogli powiedzieć dyrektorzy szkół w zakresie podwyższonego na przykład pensum, to wydaje mi się, że ta kwota średniego typu wydatków będzie zbliżona, taka sama bądź mniejsza niż kwota subwencji otrzymywanej przez gminę Wolność. To ma co zaznaczyć, że oczywiście tutaj jest zabezpieczenie dla takiej szkoły publicznej, że ona mimo to, że średniego typu wydatki będą niższe na przykład w szkołach niż otrzymywana subwencja, to oni nie mogą dostać mniej niż to, co otrzymuje gmina w subwencji, ale nie więcej, tak jak chociażby będzie to w przypadku szkoły w Grabie. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny. Ja jeszcze raz zapytam. Panie ekspercie, niech pan, bo tak pana przezywają, nie przezywają, tak tytułują pana na stronach internetowych. Niech pan wreszcie, bo widzę, że pan jest tutaj jedynym specjalistą w oświacie. Niech pan wreszcie nam przeliczy, jaki jest rzeczywisty koszt utrzymania ucznia. Jeśli Olszyny, Jadoliny zeszły na subwencję po kosztach równo, a ja ostatnio dostaję dokument od pani dyrektor Lans, gdzie jest w jednej szkole 9 tysięcy, w drugiej tam jeszcze więcej czy mniej i jest 300, 500 uczniów. No panie ekspercie, no niech pan mi nie mówi, że coś jest nie tam. A jeszcze dochodzi wyżywienie, świetlice, dowożenie. Przepraszam, w innych gminach liczą rzeczywiste koszty, czyli łącznie z remontami, z utrzymaniem. No niech nam wreszcie ktoś, ja nie jestem upierdliwy, tylko niech nam wreszcie ktoś prawdę powie, ile rzeczywiście kosztuje szkoła. Bo jeśli, panie burmistrzu, ja dostaję wreszcie zgodę na skontrolowanie dokumentacji Ośrodka Wsparcia Dziennego i pani dyrektor mi mówi, że ona jest na utrzymaniu szkoły podstawowej i nikt nie jest w stanie tych kosztów odjąć lub dodać, no to o co tu chodzi, panie burmistrzu? Jeszcze pani dyrektor mówi, że media wchodzą w koszty szkoły, że telefon wchodzi w koszty szkoły, konserwator, sprzątaczki. No to jaki jest rzeczywisty koszt? Ja nie chcę, tylko skoro się mówi o utrzymaniu jednego ucznia, kosztów jednego ucznia w Jadolinach, Olszynach, Grabnych, no to wreszcie przeliczmy te koszty po imieniu. No ale panie radny, jeżeli to będzie działało na pana niekorzyść. Bo jeżeli od tak strasznie wysokich kosztów, niby pan nie wie, jakie to koszty są, ale pan mówi, że są najniższe. Wojniczu, odejmiemy koszty utrzymania ośrodka dziennego, to jeszcze spadną te koszty. Więc na nie możesz pan swoim działać w tej chwili, bo panu zależy, żeby powiedzieć, jak ogromne są koszty Wojniczu. Panie radny, została podpisana umowa
porozumienie między starostwem a ówczesnymi, bo to było parę lat temu, bo jeszcze umowę podpisał z ramienia szkoły bodajże pan dyrektor Jęko, jak pracował. Umowa, porozumienie w sprawie nieodpłatnego użyczenia lokalu wraz z mediami ze wszystkim na rzecz ośrodka wsparcia dziennego. Przecież to nie są dzieci stanowa przywrócone. To są dzieci przywrócone z rodzin patologicznych. Z całej gminy, drodzy Państwo. Można przeliczyć, można podzielić powierzchnię, można to zrobić. Tylko po co? Tylko by nam się po co? Jeżeli chcecie, będziemy liczyć. Tylko, drodzy Państwo, myśmy ostatnio szczególnie działa. Powiem wprost, Marta Treli siedział piątek, świątek i niedzielę do godziny prawie 23. Tylko po jedno, żebyśmy zdążyli w terminie złożyć wniosek na kanalizację. I drodzy Państwo, można wszystko liczyć, tylko pytam się, czy to jest w tej chwili najważniejsze? Jeżeli nas uważacie, że tak, proszę, no, będziecie się na sali punktować, wy nam będziecie do ogródka rzucać, a my chyba będziemy musieli zatrudnić dwóch pracowników do prowadzenia korespondencji. Bo drodzy Państwo, tych spraw jest mnóstwo, zrozumcie, a kilka osób odeszło i w tej chwili nadganiamy, jak się da stażystami, praktykantami, a tej roboty nie brakuje. Co więcej, drodzy Państwo, na najbliższej sesji, najprawdopodobniej po okresie tych wakacyjnym, przedstawimy Wam tutaj sprawy związane z tą rewolucją śmieciową, przysłowiową i podejmiemy wspólnie decyzję, ilu ludzi trzeba przyjąć, którzy nas będą kosztować. I drodzy Państwo, co ja przypomnę za tych ludzi, kolejno my jako prywatni jako mieszkańcy tej gminy na pewno musimy zapłacić, bo to będzie skalkulowane w kosztach. No taką uchwałę nam, ustawę nam zafundowano. I to też jest problem. My dzisiaj musimy przygotować wszystkie dokumenty, a jest to bodajże 16, to co tutaj pani sekretarz zastępca mówiła, 16 uchwał musi być opracowanych, przygotowanych po to, żebyśmy się przymierzyli do nowej ustawy, która wchodzi w przyszłym roku. I już by pasowało przyjąć kolejnych ludzi po to, żeby ktoś nad tym pracował, bo nie można przy każdemu jednemu pracownikowi rzucać, bo mi mówią, panie burmistrzu, no ja już naprawdę zalegam z korespondencją, zalegam z tym. Zrozumcie też Państwo. Szanowni Państwo, prosił o skoncentrowanie się jednak na projekcie uchwały i pytania, które są przy odpowiedzi, dokładnie dotykały tematu udzielania i rozliczania dotacji, żebyśmy tutaj wykorzystali ten czas Państwa na przyszłego maksymalnie. Czy ktoś z Państwa ma pytania co do projektu? Ja jeszcze. Panie, no, bardzo proszę, niech Pan wreszcie przeliczy rzeczywiste koszty i się odczepie. Bo skoro Pan Burmistrz rok temu prawie mówił, że 2,5 miliona zaoszczędzimy, jak zamkniemy szkoły, a się tak to okazuje, że nic nie zaoszczędzimy. I niech Pan wreszcie nam prawdę powie. No, dziękuję. Mam salomonowe rozwiązanie. Zapraszam, to jest moja otwarta propozycja cały czas, bo ja mówiłem o tym na ostatniej sesji. Zapraszam Pana radnego, będę w Wolniszu. Zapraszam Pana i myślę, że razem możemy na podstawie sprawozdawczości RB i systemu OSIO zweryfikować te dane, które były zawarte w raporcie. Tak jak wcześniej mówiłem, dane są w pełni weryfikowane. Ja przecież nie mogłem wziąć dane do tego raportu inne niż to, co wynika ze sprawozdawczości. Zapraszam, przeliczymy to wspólnie i pokażę Panu, że te dane nie są z kosmosu, tylko to są dane takie, które były faktycznie podnoszone w danych placówkach. Dziękuję bardzo. Pan radny Jędrusz. Ja mam takie pytanie, czy te wszystkie dane, które są w uchwale, to są odwzorowane na uchwałach z innych gmin, na przepisach ogólnokrajowych, że na przykład 40% ma być tyle i tyle procent punktem wyjściowym są regulacje zawarte w ustawie.
ustawie o systemie oświaty i one są identyczne, to same z tym, co jest zapisane dla wysokości dotacji dla różnego typu placówek w ustawie o systemie oświaty. Oczywiście no, każdy samorząd może sobie przyjąć inne rozwiązania, oczywiście w ramach ustawy, że jeżeli jest na przykład zapis w kwocie nie niższej na przykład dla szkoły niepublicznej, w promieniach szkoły publicznej, może być na przykład zapis w kwocie równej. My proponujemy wersję taką, by tego nie zamykać, czyli zapisaliśmy go w takim sformułowaniu, czyli w kwocie nie niższej niż subwencji oświatowej, czyli z korzyścią dla, tak naprawdę z korzyścią dla nowych placówek, które będą funkcjonować u Państwa w gminach 1 września. Dziękuję. Proszę Państwa, pytanie do Pana. Nie widzę. Proszę Państwa, kolejny punkt to punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. I również Pana Krzysztofa proszę o komentarz do projektu. Odnośnie regulaminu wynagradzania, to takim podstawowym artykułem, który się odnosi do regulaminu wynagradzania, to oczywiście artykuł 30 ustęp 3 Karty Nauczyciela, który mówi o tym, że regulamin wynagrodzenia powinien być tak skonstruowany, by średnie wynagrodzenia nauczycieli w danych stopniach awansu zawodowego były zrealizowane na poziomie określonym w tejże karcie. I dla nauczyciela stażysty to jest 100% kwoty bazowej, która jest corocznie określana w uchwale budżetowej państwa, 111% dla nauczyciela kontraktowego, 144% dla nauczyciela mianowanego i dla dyplomowanego 184%. Regulamin wynagrodzenia, to jak wspomniałem, winien tak naprawdę w swych zapisach być tak sformułowany, by kwoty wynagrodzeń w określonych dodatkach wypłacane nauczycielom w danym roku budżetowym na koniec roku dały sumę wynagrodzeń nie mniejszą niż to, co wynika z przeliczenia etatów średniorocznych w danym stopniu awansu. Jeżeli oczywiście te wynagrodzenia, suma tych wynagrodzeń w dany rok budżetowy będzie na poszczególnym stopniu awansu mniejsza, no to oczywiście do 30 stycznia organ prowadzący winien wypłacić o tego uzupełniające. Tak było w przypadku gminy Wolnicz na przykład w tym roku, tak, gdzie do końca stycznia taki dodatek uzupełniający na poszczególnych stopniach awansu został w szkołach wypłacony. Ponieważ w tym roku budżetowym, tak jak i przyszłym, Państwo jako gmina Wolnicz wypłacicie potężne odprawy nauczycielom i to są kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych. Odprawy są składnikami wynagrodzenia nauczycieli, tak? Czyli wchodzą wynagrodzenia, które są brane pod uwagę przy analizie średnich ustawowych na koniec roku w poszczególnych stopniach awansu. Należy ten regulamin na tyle uelastycznić, doprecyzować, by organ prowadzący, czyli Pan Burmistrz, mógł reagować w danym roku budżetowym na sytuację, która występuje w Państwa oświacie. I dlatego proponujemy pewne zapisy, zmiany pewnych zapisów w regulaminie w odniesieniu do obecnego regulaminu. Najistotniejszym zapisem, tutaj przejdę może do zmian, jakie my proponujemy, do obecnego regulaminu, czyli dodatek motywacyjny. Obecnie regulamin wynagrodzenia mówi o tym, że w Państwa gminie wysokość dodatków motywacyjnych wynosi 5% planowanej kwoty na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli. My proponujemy zapis mniej niż 1, co nie oznacza oczywiście, że organ prowadzący może zaproponować kwotę, na przykład wysokości 5% planowanych wynagrodzeń zasadniczych, 10%, 20%. Tu oczywiście jest pełna dowolność i możliwość określenia w takiej wysokości, w jakiej organ prowadzący z uwagi na sytuację budżetową gminy uzna za stosowną. To jest pierwsza zmiana.
Druga zmiana jest de facto na plus i dotyczy dodatków funkcyjnych dla dyrektorów. W starym regulaminie wskaźniki procentowe były identyczne. Kwestia tak naprawdę tych progów w zakresie liczby oddziałów. Myśmy dopasowali to do aktualnej sytuacji w gminie Wolnicz, ale generalnie wskaźniki procentowe są utrzymane na tym samym poziomie. Powiem więcej, w obecnym regulaminie te wskaźniki procentowe były naliczane od wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela mianowanego z magistra z przygotowaniem pedagogicznym, czyli w obecnych uwarunkowaniach to jest kwoty 2550 zł, a od 1 września, ponieważ w grę wchodzą kolejne podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, to jest od kwoty 2647 zł. My proponujemy te wskaźniki procentowe, które będą decydowały o wysokości środku funkcyjnego, były naliczane od wynagrodzenia zasadniczego, aktualnie pobieranego przez dyrektora. Ponieważ dotyczy to tak naprawdę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, bo przecież większość, wszyscy nauczyciele, grani dyrektorzy, to są nauczyciele dyplomowani, tak naprawdę ten regulamin dla nich nowy będzie na i plus. To samo dotyczy zastępców dyrektorów. Kolejna zmiana dotyczy sprawowania funkcji opiekuna stażu, to co wynika z karty nauczyciela, czyli opiekun osób, które robią awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego. Tutaj proponujemy zapis w wysokości 10 zł. I kolejna zmiana, sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta. Co prawda on nie występuje na dzień dzisiejszy w gminie Wolnicz, ale takie regulacje myśmy jednak zawarli w projekcie tego regulaminu, proponujemy kwotę 400 zł. Kolejna zmiana dotyczy funduszu nagród dla nauczycieli dyrektorów szkół. W obecnym regulaminie wynagradzania zapis był taki, że ta pula środków była dzielona 80-20, 20% dla tych środków dla burmistrza. I zapis tak naprawdę ten dotyczył wyłącznie dyrektorów, czyli z tej puli tak naprawdę burmistrz mógł przyznać tylko dyrektorom szkół. Wzorem tak naprawdę zapisów w regulaminach, które są w innych samorządach, tak naprawdę ten zapis w tym obecnym regulaminie, no powiem szczerze, nie spotkałem, żeby zapis ograniczał się tylko i wyłącznie do nagród dla dyrektorów, czyli wzorem zapisów w innych regulaminach, w innych samorządach i tak naprawdę też po sugestiach z rozmów ze związkami zawodowymi, o czym przejdę za chwilę, co udało nam się tutaj uzgodnić, a gdzie są tak zwane rozbieżności. Ten podział proponujemy odpowiednio 70% dla dyrektora szkoły i 30% dla burmistrza, który będzie mógł przydzielić również nagrody nauczycielom. Wprowadzamy też zapis taki, że jeżeli sytuacja pozwoli, będą dodatkowe środki finansowe, no to oczywiście ta pula środków po stronie burmistrza może być większa, ale ten zapis bardziej będzie się odnosił w następnych latach budżetowych. Proponujemy też rozszerzenie zapisów do starego regulaminu, by o przyznanie nagrody dla nauczycieli i dyrektorów występowały związki zawodowe zrzeszające nauczycieli. To również jest sugestia wynikająca z formy uzgodnień, jakie pan burmistrz przeprowadzał ze związkami Solidarność i Związek Nauczyciela Polskiego. Kolejna zmiana do obecnego regulaminu dotyczy wydatków, dodatków mieszkaniowych. Obecne uregulowania są takie, że dodatek mieszkaniowy dla jednej osoby w rodzinie, te wszystkie dodatki procentowe są naliczane od wynagrodzenia stażysty z przygotowaniem pedagogicznym. W chwili obecnej to jest 2265 zł, obecnie 2182. My proponujemy w regulaminie stawki kwotowe i odpowiednio przy jednej osobie 5 zł, przy dwóch osobach 10 zł, przy trzech osobach 20 zł, przy
czterech osobach i więcej w rodzinie 40 zł. Ten zapis również został pozytywnie uzgodniony ze związkami zawodowymi. No, podsumowując również to, co wynikało ze spotkania, te dodatki nie wchodzą do średnich ustawowych, nie jest to traktowane jako element wynagrodzenia, jest to dodatek socjalny wynikający z karty nauczyciela, podobnie jak dodatek wiejski, który obligatoryjnie jest zaliczany do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 10%. W zakresie tych zmian ja może powiem to, co zostało uzgodnione ze związkami zawodowymi, czyli stanowi tak zwaną rozbieżność. Mianowicie rozbieżność stanowi zapis o dodatkach motywacyjnych, czyli nie mniej niż 1% w zakresie sprawowania funkcji opiekuna starszych. Co do pozostałych rzeczy, zostało uzgodnione i pozytywnie, że tak powiem, do tego odniosły się związki zawodowe, czyli Solidarność i Związek Małżeństwa Polskiego. Co do pozostałych zapisów regulaminu, one tak naprawdę są identyczne w dużej większości niż to, co było w obecnym regulaminie. To są takie zapisy bardziej porządkowe, mające charakter bardziej porządkowy, tak? I one też tak do tych zapisów regulowań związków zawodowych wniosły zaszczyty. Dziękuję panu radnemu. Dziękuję. Ja postaram się krótko. Proszę Państwa, tak się złożyło, że w środę pana burmistrza spotkałem się wraz z panem Darkiem Kutą i zostałem upoważniony, bo mamy tutaj kamerę, żeby o tym powiedzieć, że takie spotkanie się odbyło, dlatego że ja, kiedy były zaproszenia wystosowane, taki regulamin żeśmy otrzymali, projekt regulaminu. No i tutaj oczywiście z mojej strony i ze strony pana Darka były pytania, były negocjacje. No i żeby tak prościej, bo pan Krzysztof tutaj mówił oczywiście bardzo językiem skomplikowanym, powiedzmy wprost, jak te zapisy wyglądają. Otóż kwestia jest następująca. Dodatek mieszkaniowy. To jest dodatek, który wynika z karty nauczyciela i uznaliśmy wspólnie, że jest to dodatek, no każdy jak dostaje pieniądze oczywiście jest zadowolony, ale umówmy się, że jest to dodatek w pewnym sensie nieżyciowy i tutaj zgadzaliśmy się na propozycję pana Krzysztofa, na propozycję pana burmistrza tak naprawdę, że można, nie jesteśmy zachwyceni, ale obniżamy go rozumiejąc, że oczywiście jest to pewnego rodzaju zapis wynikający no, zamieszczę trochę czasu. Druga sprawa, o której pan Krzysztof tutaj nie do końca wspomniał, dodatek funkcyjny, bo tam była propozycja obniżenia dodatek za wychowawstwo, prawda? No i uznaliśmy, że obniżanie, no nie ukrywam, że dosyć drastyczne obniżki, jeśli chodzi o zapisy dotyczące wychowawstw, to tutaj osiągnęliśmy porozumienie. Ja mówię w dużej mierze, pan Kuta tutaj, jak mówił, upoważnił nas, żebyśmy tutaj się wypowiedzieli w tej kwestii. No i one pozostały na takim poziomie, jaki były. Nie zostały ani zmniejszone, ani zwiększone, po prostu ten poziom został zachowany. Natomiast jeśli chodzi o dodatek motywacyjny, no on został w tym momencie zmniejszony, to będą kwoty mniejsze, ale proszę Państwa, no to wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze wynika ze stanu budżetu, prawda? Po drugie wynika również ze średnich ustawowych, o których pan Krzysztof tutaj mówił, że w tym momencie no, nie ma co ukrywać, z jednej strony urząd wypłaca duże pieniądze na odprawy, ale z drugiej strony wypłacenie tych odpraw będzie skutkować tym, że te średnie ustawowe zostaną zachowane. I w styczniu roku 2013 urząd, nie wiem czy mogę powiedzieć na pewno, ale prawdopodobnie, mogę chyba użyć takiego słowa, prawdopodobnie nie będzie zmuszony wypłacać tych wyrównań. Ja ile dobrze pamiętam, proszę Państwa, jak mówiliśmy o budżecie w zeszłym roku, prawda? No to mówiliśmy, że to jest kwota 700 tysięcy na poziomie stycznia 2012. To była ogromna kwota. Teraz tej kwoty unikniemy, stąd również ten dodatek motywacyjny. I zgodziliśmy się również ze związkami zawodowymi, że kwota dodatków motywacyjnych jest kwotą obniżoną znacznie. Ale skoro zapis mówi tak, że nie jest to 1%, ale nie mniej niż 1%, co powoduje, że my możemy przy konstrukcji budżetu wrócić, bo dodatki motywacyjne, proszę Państwa, ja tylko powiem krótko, to są dodatki dla najlepszych nauczycieli. Mamy wielu takich nauczycieli, nie tylko w Wojniczu, żeby od razu było wiadomo, ale również w Jadolinach, w innych miejscowościach, którzy organizowali różnego rodzaju imprezy, pracują, wykazują się w środowisku lokalnym i to jest jakiś instrument dla dyrektora dla nagradzania. W tym przypadku, no przy odcięciu oczywiście ten dodatek motywacyjny został obniżony.
ale myślę, że to jest kwestia również konstrukcji tego w nowym budżecie. No i oczywiście ten zapis mówiący o nagrodach, który oczywiście został zracjonalizowany. Jak powiadam, ja zostałem przez pana Darka tutaj upoważniony, że mogę o tym powiedzieć, bo oczywiście mówię o tym, dlaczego upoważniony. Dlatego, że nie chciałbym się czymś nazwiskiem tutaj posługiwać, prawda, jeśli ktoś jest nieobecny, ale w związku z tym, że pan Darek wyraził zgodę, to ja po prostu chciałem państwu przekazać, żeby też nie było takiej sytuacji, że ktoś rozmawiał i tak dalej, a się o tym przyznaje. Także tyle gwoli wyjaśnienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, pan Nowak. Trzeba tylko stosować. My w regulaminie nie proponujemy obniżenia progu motywacyjnego, żeby była jesteś. Absolutnie nie proponujemy. Zapis jest następujący. Wynosić będzie mniej niż 1% planowanej kwoty na wynagrodzenie, tak? A wysokość środków będzie określona w uchwale budżetowej gminy Wolność. I to państwa to radni nie ma. W uchwale budżetowej, na przykład na te 4 miesiące, bo regulamin będzie funkcjonować oczywiście po ogłoszeniu dzienniku urzędowego Wojewodzenia Polskiego, tak, po 14 dniach, to państwo jako rada inwestujecie jako wysokość środków motywacyjnych. I to samo będziecie robić corocznie w uchwale budżetowej. Także nie jest intencją organu prowadzącego, nie było. My nie określamy w tym regulaminie, że ograniczamy wydatki motywacyjne. Państwo będziecie jako radni tą kwotę określać w uchwale budżetowej. Panie Krzysztofie, ale zgodzimy się obaj, że oczywiście ten zapis dotyczący miesięcy wrzesień, grudzień powoduje, że te dodatki będą niższe, prawda? Tak, będę na pewno. No, i tyle, będę to powiadał na pewno panu burmistrzowi, państwu radnym, z uwagi na to, co pan już powiedział merytorycznie bardzo dobrze, że będzie taka sytuacja z uwagi na odprawy, że te 7 ustawowe, gdybyśmy nie zastosowali obniżenia dodatku motywacyjnego, będzie nadwykonanie, tak? A jeżeli nadwykonanie, to mogłyby się pojawić sugestie, powiedzmy w styczniu, po rozliczeniu sprawozdawczości do 7 ustawowej, że pan burmistrz wykonał wynagrodzenie na przykład o 400 tysięcy więcej niż to, co wynika z przepisów i zarzut na przykład do niegospodarności, a dlaczego te wynagrodzenia nie były bardziej elastycznie zapisane w regulaminie. I stąd właśnie, jeszcze może dwa słowa, stąd właśnie ten zapis dotyczący dodatków motywacyjnych jest dodatkiem elastycznym. On nie wymaga tutaj spotykania się i uchwalania kolejnego regulaminu. Dlatego, że państwo może nie wiedzą, może nie wszyscy, że dodatek motywacyjny jest przyznawany nauczycielom w cyklu półrocznym. On jest przyznawany od miesiąca września do stycznia, czyli jeden semestr, i później od miesiąca lutego do miesiąca września. Dobrze mówię, panie Krzysztofie? Tak jest, no ale to jest cykl półroczny, prawda? To jest 2 razy w roku. W związku z tym w tym momencie, jeżeli będzie przyznawany od września do stycznia de facto, no to on prawdopodobnie, i będziemy się tu na liczbach opierać, że prawdopodobnie on będzie niższy, prawda? Co powoduje, że być może w ustawie budżetowej nie dociągniemy go do takiego poziomu, jaki był w poprzedniej kwestii, ale być może uda się tam, nie wiem, coś zrobić. To jest, jeszcze raz powtórzę, proszę państwa, nie mówię w tym momencie o sobie konkretnie, natomiast dla wielu nauczycieli, i jeszcze raz powtórzę, z całej gminy, dla tych, którzy są najlepsi, jest ten instrument dla dyrektorów, żeby po prostu w jakiś sposób motywować się. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Czy jest państwo na pytanie jeszcze? Proszę państwa, nie widzę. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. To punkt 9. Panu Krzysztofowi dziękuję. Punkt 9 do 5. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Rady Miejskiej Wojewódzka z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży. I bardzo proszę, pan burmistrz. Szanowni państwo, dotychczas były uchwały rad Rady Gminy, mam na myśli, tak mówiąc, rad, również rad poprzednich kadencji, gdzie na terenie gminy
było przyznanych 15 punktów, ponieważ są kolejne podmioty gospodarcze, które złożyły wnioski o przydzielenie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W związku z czym nasza propozycja jest, aby uchwalić kolejne 5 punktów i będziemy po prostu przyznawać. Uważam, że w tej chwili dostępność alkoholu jest tak wielka, że praktycznie na każdej stacji benzynowej bez żadnego problemu alkohol można kupić. Z tytułu tych przyznanych zezwoleń my mamy oczywiście opłatę w zależności od ilości sprzedanego alkoholu. To też jest dla nas pewnego rodzaju tam jakiś dochód. Dziękuję. Pytania, proszę Państwa. Nie, proszę bardzo. Gdzie są ci zainteresowani, w których miejscowości najwięcej? To znaczy... Panie Rysiu, wiem, że ostatnie, że tak powiem, miejsce, wolny punkt, który mieliśmy, to wziął Pan chyba do Sukmania, ale do Oponia, jeśli nie mylę, gdzieś do jakiegoś punktu, to co wiem. Także na dzień dzisiejszy wiem, że jakieś podanie jest, nie kojarzę skąd, ale jest jakieś jedno podanie o zezwolenie, a tak to no nie mamy żadnego wolnego miejsca, w związku z czym stąd propozycja, żebyśmy uchwalili, będzie przyznać. Proszę Pana Radna, jak jest? Przygotuję mniej więcej tych punktów, jak się podmioty zgłoszą, żeby nie trzeba było skończyć, to wybrać specjalne uchwały, bo na jedno czy na dwa tam są już podania zgłoszone. Trzy grupy tak w rezerwie. A te podmioty dosyć duże opłaty tam wnoszą za zezwolenie. I Państwo z tego się różnicujecie, różne świetlice, różne tam dofinansowania. Także jak najbardziej to jest uzasadnione. No tak, no tu byśmy powiedzieli, ale to też jest ogólnie dostępne. A to, że mamy więcej punktów alkoholowych, to zniknęły mniej. Dziękuję. Proszę Państwa, nie widzę jakichś pytań. Kolejny punkt 10 to punkt pod tytułem podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dynastyków podatku rolnego od nieruchomości rzecznego. I Panią Sekretarz, proszę o komentarz do projektu. Konsolidacją objęte jest 21 jednostki.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytania co do zatwierdzenia skonsolidowanego wniosku o uznanie wniosku? Proszę Państwa, nie widzę. Kolejny punkt to punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wolicz na rok 2012. Proszę również Panią Skarbnik o wyjaśnienie. Szanowni Państwo, następnie dostaliście Państwo dzisiaj wniosek o proponowanie zmian w projekcie odnośnie zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 696,64 zł. Czy macie Państwo? Ta zmiana wynika z końcowego rozliczenia po zamknięciu rachunku do prowadzenia obsługi pożyczki z budżetu Państwa na bieżące finansowanie w ramach roku 2007-2013. I bardzo bym prosiła, żeby Państwo sobie na głowie uchwały, czyli tam, gdzie jest podstawa prawna, na pierwszej stronie skorygowali, zwiększa się plan dochodów o kwotę 6577,08 zł i tak samo zwiększa się plan wydatków 6577,08 zł. Bo po zwiększeniu o tą kwotę 696,64 zł tak pozostaje uchwała, czyli zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6577,08 zł. Zmiany w budżecie, tak proszę. Czy to jest uchwała zwiększa się i zmniejsza się? Ja mam 5887, a pani mówi 6000. Ale mówi dobrze o tym znaczy. O tym właśnie Pani Skarbnik, że z tej kwoty 5887,44 zł prosi, żeby dopisać kwotę 696,64 zł. I to w tej chwili ta kwota. No jeszcze to wprowadzić. Dlatego Państwo mówili, żeby to, że ta kwota 5887 jest nieaktualna, aktualna jest kwota 6577 zł. 896,64 zł. Te środki w całości zostały zaliczone na zwiększenie wydatków w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa na media. Po prostu tak znacząco wzrosły na media ze względu na no ciężką zimę, co tu dużo mówić, że no brak już jest widoczny w tej chwili, ja już w tej chwili widzę, że tam brak. To energia. Ale to domów budowy. No to jest w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa. Także tam, no ja już porównując wykonanie z planu, to na pewno tam brak. Ale dziękuję. Czy to zmiany w budżecie Państwo macie uwagę? Ja powiem, że z niektórymi gospodarzami tych obiektów, tych domów budowych czy remis prowadzimy rozmowy, bo chociaż ta zima nie była jakąś zimą taką strasznie może mroźną, ciągło się dosyć sporo. Te powiedzmy opłaty, które przyszły za media są dosyć wysokie. Co więcej, no nie chciałbym tutaj przed kamerami przywoływać, ale powiedzmy niektórzy gospodarze wystąpili o zakup węgla, gdzie powiedzmy no naszym zdaniem stanowczo za dużo węgla poszło na opalanie i po prostu musimy porozmawiać, bo tak może być, że no zbyt, że tak powiem, komfortowe warunki panują w tych domach ludowych czy remisach. Ja rozumiem, jeżeli tam są prowadzone jakieś zajęcia, to powiedzmy ktoś za to bierze pieniążki, to również my wyciągniemy rękę, żeby przynajmniej po części sfinansować koszty opału, bo można byłoby tam utrzymywać tylko temperaturę praktycznie dyżurną, a nie grzać do temperatury jakiejś komfortowej, gdzie panie sobie ćwiczą w ramach dużych zajęć. Dziękuję. Proszę Państwa, czy jakieś pytania co do zmian w projekcie? Przepraszam. Na energię przekazujemy tą kwotę w całości, która się zwiększyła w dziale 0.
zaliczona do działu 700 gospodarka mieszkaniowa na paragraf 4260 ZKPR. Natomiast wszelkie inne zmiany wynikają z przeniesień tak jakby wniesionych przez sołtysów w ramach środków do dyspozycji rad sołeckich. Pozostałe zmiany oprócz tego przedszkole dostało darowiznę i placówka wsparcia dziennego darowiznę i te środki z darowizny przekierowane są na potrzeby. Dziękuję. Czy są pytania? Nikt. Proszę Państwa, myślę, że w dzisiejszym można zamknąć komisję wspólną. Proszę o wniosek formalny jeszcze. Dziękuję panu Roberto z Państwa jest za zamknięciem dzisiejszego spotkania. Dziękuję bardzo wszystkim. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo.